Halo, halo, czy mnie słychać? Super. Mam nadzieję, że widzicie również, słyszycie i widzicie mnie i że nie będziemy mieli żadnych problemów technicznych. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Tym razem będziemy rozmawiać na temat interaktywnych ćwiczeń i platform edukacyjnych. Poznacie platformy edukacyjne, poznacie strony, które z powodzeniem będziecie mogli wykorzystywać na swoich lekcjach. Zanim jednak omówię stronę, platformy, chciałabym się przedstawić. Nazywam się Jolanta Majkowska, na co dzień pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. I wspólnie z Zytą Czechowską, która będzie prowadziła drugą część naszego webinaru, prowadzimy stronę. Strona się nazywa specjalni.pl. Na tej stronie publikujemy nasze pomysły na zajęcia, między innymi takie pomysły, które z powodzeniem możecie wykorzystać w swojej klasie na interaktywnej tablicy lub na monitorze interaktywnym. Temat ostatnio bardzo aktualny, dlatego że właśnie ruszyła druga edycja aktywnej tablicy. Wiele szkół w ramach tego programu rządowego zakupiło tablice interaktywne bądź monitory do swoich klas, ale nie wystarczy taki monitor zakupić, trzeba jeszcze wiedzieć, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać tablicę czy monitor. Bo tak naprawdę pamiętajmy, że tablica, monitor to nie tylko ekran do wyświetlania filmów z internetu czy wyświetlania prezentacji bądź stron, dlatego że tablicę, monitor możemy wykorzystywać bardziej kreatywnie. Oczywiście, żeby to robić, trzeba wiedzieć jak i my z Wytą będziemy dzisiaj starały się Wam pokazać, w jaki sposób można tworzyć własne zasoby na tablicę interaktywną, na monitor interaktywny, bądź w jaki sposób kreatywnie wykorzystywać to, co w sieci się znajduje. Tak jak powiedziałam, ten webinar prowadzimy wspólnie z Wytą. Ja będę z Wami pracowała do godziny 18:40. O 18:40 robimy 20-minutową przerwę i o 19:00 pałeczkę przejmie Zyta i ona będzie nasze dzisiejsze spotkanie kontynuowała. Wobec tego, jakich my używamy najczęściej platform, które wykorzystujemy na naszych tablicach interaktywnych bądź monitorach. Chciałabym zacząć od bardzo przyjaznej platformy, nieskomplikowanej, a jednocześnie takiej, z którą możemy zaplanować wiele lekcji. To platforma Jigsaw Plan. Jest to strona, na której możemy tworzyć interaktywne puzzle. I okazuje się, że stworzenie takich puzli wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy kilka kliknięć i interaktywne ćwiczenie dostosowane do danej klasy, do konkretnej grupy uczniów mamy już gotowe. W jaki sposób wobec tego takie puzle na lekcji wykorzystywać? Puzzle możemy, dzięki puzzlom na przykład, możemy utrwalać konkretne słownictwo, którym będziemy pracowali na lekcji. Dalej, puzzle to także metoda na utrwalenie wizerunku sławnych postaci bądź dzieł malarstwa polskiego czy malarstwa światowego. To także ukryte polecenia do zadań różnego typu. Później możemy też tworzyć ilustracje, które będą nawiązaniem do tematu lekcji. Więc możemy je wykorzystać jako nawiązanie do zajęć. Mogą być wykorzystane jako utrwalenie tej tematyki, którą akurat na lekcji pracujemy, a mogą być też wykorzystane jako bardzo fajne, trochę inne zadanie domowe, które dodatkowo dzieci zmotywuje do tego, żeby jeszcze w domu nad tym, o czym się uczyli w szkole, popracować. Wobec tego,
Chciałabym, żebyśmy teraz weszli na stronę jigsawplanet.com i założyli konto, dlatego że ta platforma, jak wiele innych, o których już wcześniej z Tobą mówiłyśmy, wymaga tworzenia konta. Po co tworzymy konto? Otóż konto tworzymy po to, żeby w przyszłości móc korzystać z tych wszystkich ćwiczeń, z tych wszystkich puzli, które już kiedyś tworzyliśmy. Wszystko, co zapisane jest na naszym koncie, zostaje tam i dlatego po zalogowaniu możemy z tych zasobów skorzystać w dowolnym miejscu. Oczywiście warunkiem wykorzystania tych ćwiczeń jest to, żeby był tablet, komputer czy telefon podłączony do internetu. Jeżeli ten warunek jest spełniony, możemy te ćwiczenia, które już kiedyś zostały przez nas stworzone, wykorzystywać na kolejnych lekcjach przez kolejne lata. Oczywiście na tablecie również możemy tworzyć, ale aplikację tabletową omówimy sobie za chwilę. Teraz chciałabym, żebyśmy zaczęli od tej aplikacji webowej, która się nazywa jigsawplanet.com. Zaraz wkleję Wam link do tej strony. Proszę link. Wejdźcie na tę stronę. Ja zaraz udostępnię ekran i wspólnie będziemy tworzyć konto, a potem wspólnie będziemy działać na tej platformie. Widzicie stronę JigsawPlanet. Spójrzcie u góry, mamy menu. Po lewej stronie strona główna, przeglądaj i twórz. Natomiast po prawej stronie mamy przyciski załóż konto i zaloguj się. Ponieważ my konta jeszcze nie mamy stworzonego na tej platformie, wobec tego wybierzmy przycisk załóż konto, kliknijcie proszę, i trzeba będzie wypełnić ten arkusz, który Wam się pojawił. Co tutaj musimy wpisać? Musimy wpisać nazwę użytkownika. Teraz bardzo taka praktyczna uwaga, którą możecie wykorzystać logując się również do innych platform. Pamiętajcie, żeby nie używać polskich znaków, żeby nie używać spacji i żeby Wasza nazwa była oryginalna, bo jeżeli ktoś pisze Ania, to jestem na 100% przekonana o tym, że użytkownik o imieniu Ania na tej platformie jest. W związku z tym z tego imienia trzeba dodać jeszcze dodatkowy ciąg znaków, nie wiem, może to być data imienin, może być to miesiąc urodzenia, coś, co sprawi, że Wasza nazwa będzie jedyna w swoim rodzaju. Dalej wpisujemy e-mail, hasło, które będzie się składało z co najmniej 6 znaków, potwierdzamy hasło i zakładamy konto. Jak klikniecie już przycisk załóż konto, to koniecznie musicie wejść na Twojego e-maila, ponieważ na Wasz adres zostanie wysłany link aktywacyjny. A więc zakładamy konto, wchodzimy na swojego maila, logujemy się do swojego maila, następnie potwierdzamy link aktywacyjny i konto mamy stworzone. Stwórzcie teraz proszę konto, poczekam aż wszyscy się zalogują i zaczniemy tworzyć. Ja się zaloguję, bo konto już mam. I teraz czekam na Was, żeby stworzycie konto. Jak tworzycie konto, dajcie znać, że jesteście gotowi i będziemy działać dalej.
Jeżeli będzie sytuacja, że wejdziecie na swojego maila i tego linku nie będzie, to sprawdźcie proszę w spamie, bo czasami tak się zdarza, że ten link wysłany przez DigitalPlanet ląduje w spamie. Dlatego trzeba będzie go stamtąd wydobyć. Czy udało Wam się stworzyć konto i czy były jakieś problemy? Jesteście gotowi? Czy wszyscy jesteśmy gotowi? Dobrze. Czy teraz słychać mnie lepiej? Czy dobrze mnie słyszycie? Okej. Dobra. Super. Super. Wobec tego, jak tworzyć puzzle? Oczywiście, żeby tworzyć puzzle, potrzebujemy grafikę. Potrzebujemy zdjęcie, potrzebujemy obraz, potrzebujemy rysunek. Skąd brać takie zasoby, ilustracje, które moglibyśmy wykorzystać w naszych puzzlach? Na dodatek, skąd udostępnić takie puzzle, mieć przekonanie, że użyte przez nas pliki to pliki na darmowych licencjach, na licencjach Creative Commons, a więc takie pliki, które będę mogła, nie łamiąc praw autorskich, wykorzystać na stronie szkoły, na swoim blogu, czy na blogu klasy, bądź na Facebooku. Otóż stroną, którą bardzo Wam polecam, to strona pixabay.com. Teraz chciałabym, żebyśmy na tę stronę weszli i ilustracje do naszych puzzli tam właśnie wyszukali. Zaraz przekopiuję Wam link do tej strony. Czy znacie może tę stronę? Korzystacie z niej może? Korzystaliście już kiedyś? Nie. Wobec tego powiem parę słów o tej stronie. Dlaczego akurat tę stronę polecamy? Ponieważ na tej stronie wszystkie zdjęcia, wszystkie ilustracje, które będziecie ściągać na swój komputer, udostępniane są na licencji Creative Commons Zero. Co to znaczy? To znaczy, że będziecie mogli je wykorzystywać w dowolny sposób, nie wpisując nawet autora, który dane zdjęcie czy daną grafikę stworzył. Poza tym możemy wykorzystywać te pliki również do działań komercyjnych, a więc możemy zarabiać na materiałach, które na bazie tych plików zostały przez nas stworzone. Serwis jest o tyle fajny, że udostępnia nam nie tylko zdjęcia, ale również grafikę wektorową i ilustracje, które my nauczyciele bardzo często wykorzystujemy nie tylko w prezentacjach, ale również w kartach pracy, w plakatach, które tworzymy dla naszych uczniów, bądź które tworzymy wspólnie z uczniami. Jak wobec tego poruszać się po tym portalu? Zobaczcie, w centralnej części tego okna mamy okienko, w którym będziemy wpisywali słowo klucz. Ja chciałabym stworzyć puzzle na jutrzejszą lekcję i Wy też proszę podejdźcie do tematu w taki sposób, żeby tworzyć zasoby, które wykorzystacie być może jutro, pojutrze na zajęciach. Ponieważ ja jutro będę pracowała z klasą piątą i tematem lekcji będzie legenda o Hainale Mariackim, stworzę puzzle ze zdjęcia Kościoła Mariackiego, więc piszę Kościół Mariacki.
Spójrzcie proszę po prawej stronie, w tym oknie, w tym okienku wyszukiwania, mamy przycisk ze słowem zdjęcia. Jeżeli kliknę ten przycisk, obok wysunie mi się lista rozwijana. I tutaj będę mogła zawęzić wyniki wyszukiwania do zdjęć, do grafiki wektorowej i do ilustracji. Mnie na jutrzejsze zajęcia będzie potrzebne zdjęcie, wobec tego klikam zdjęcie. I zdjęcia w tej kategorii zostaną wyświetlone. Poszukam takie, które będzie mi najbardziej odpowiadało. Wybieram to. Klikam na to zdjęcie, które wybrałam. I wykorzystując przycisk darmowe pobieranie, mogę dodatkowo ustalić wielkość pliku, który będę ściągała. Ja wybieram drugą opcję. I wpisuję plik na Twoim komputerze. Znajdźcie w taki właśnie sposób zdjęcie, ilustrację, grafikę wektorową, którą chcielibyście wykorzystać jutro, pojutrze, bądź w najbliższym czasie na zajęciach. Zwróćcie uwagę, że na Pixabayu, jeżeli już wyszukujemy konkretnych treści, to na samej górze mamy zdjęcia komercyjne, takie zdjęcia ze znakiem wodnym. Tych zdjęć nie korzystamy, dlatego że jest to grafika płatna. Natomiast wszystko to, co się znajduje pod spodem, to są pliki bezpłatne. Z nich możecie korzystać w dowolny sposób. Jeżeli będziecie mieli już zdjęcie na swoim komputerze, jeżeli ściągniecie już to zdjęcie, napiszcie proszę i zaczniemy tworzyć puzzle tego zdjęcia, które myślę, że bez problemu udało Wam się pobrać z Pixabaya. To jest naprawdę świetny portal, na którym możecie znaleźć wiele fantastycznych ilustracji. Ja z niego korzystam bardzo często i prawie zawsze znajduję to, czego szukam. Patrzcie, grafika wektorowa na temat wiosny. Naprawdę świetne. Świetne zasoby, kolorowe ilustracje do wykorzystania na plakatach, na kartach pracy czy w ćwiczeniach, które przygotowujemy dla naszych uczniów. Dlaczego, Agata, nie możesz? Co się dzieje? Nie możesz pobrać zdjęcia? Małgosi, udało się pobrać zdjęcie. Super. Jeszcze raz Wam pokażę. OK. Co się dzieje? Spójrzcie proszę, jeżeli wybieramy plik i klikamy darmowe pobieranie, to tak jak powiedziałam, pojawia się lista rozwijana i tutaj mamy różne wielkości plików. Jeżeli zaznaczymy pierwszą opcję, tę najmniejszą rozdzielczość, to ściągniecie ten plik bez problemu. Jeżeli wybierzecie drugą opcję, ten plik średniej wielkości, to trzeba będzie potwierdzić pobranie tego pliku ciągiem znaków, liczb, cyfr, albo po prostu kliknąć i potwierdzić, że nie jest się robotem. Natomiast jeżeli wybierzecie tę opcję, która udostępnia nam plik bardzo duży, o dużej rozdzielczości, to trzeba założyć konto. Założenie takiego konta jest darmowe, ale my w tej chwili nie będziemy tego robić. Wobec tego, jeżeli będziecie ściągać plik, to zaznaczcie tę opcję najmniejszą. W moim przypadku jest to w tej chwili opcja 640x441 i ściągniecie ten plik bez problemu, bez zakładania konta i bez dodatkowych potwierdzeń. Super. Udało się, świetnie. W wolnej chwili zachęcam do tego, żeby takie konto stworzyć i wówczas również te pliki bardzo duże będziecie mogli na swoje komputery ściągać. Oczywiście
Pamiętajmy, że nie zawsze potrzebujemy dużego pliku. Jeżeli tworzymy kartę pracy, to wystarczy nam plik o małej rozdzielczości. Natomiast jeżeli tworzymy już plakaty i chcemy na przykład znaleźć bardzo fajne tło na Pixabayu, to wtedy trzeba założyć konto i duży plik ściągnąć, żeby on też dobrze na takim plakacie wyglądał. Wracamy wobec tego do Jigsaw Planet. Grafikę mamy ściągniętą. Mamy już z czego tworzyć nasze puzzle. Spójrzcie proszę, na samej górze mamy następujące zakładki. Strona główna, czyli ta, na której obecnie się znajdujemy. Dalej moje puzzle. To w tej zakładce pojawią się wszystkie puzzle, które będziecie tworzyć dla swoich uczniów. Te puzzle możemy też pogrupować w albumy. Zobaczcie, ja tutaj takie albumy mam stworzone. Taki album będziecie musieli obowiązkowo stworzyć, jeżeli będziecie zaczynać pracę na tej stronie. A więc dzisiaj trzeba będzie taki album stworzyć, żeby móc dalej wygenerować puzzle. Potem takie albumy możemy zakładać już dowoli, w zależności od tego, czego będziemy potrzebowali, w jaki sposób będziemy chcieli te nasze pliki uporządkować. Dalej zobaczcie zapisane gry i przeglądaj. Tutaj w tej kategorii przeglądaj możemy podejrzeć ostatnio utworzone puzzle popularne w danym tygodniu, najczęściej układane, teraz układane i popularne tagi. I wreszcie ostatni przycisk, który nas interesuje najbardziej, stwórz. Po kliknięciu na ten przycisk ja zostanę przekierowana do okna, w którym będę puzzle tworzyła. Wy natomiast utwórzcie proszę ten folder, ten katalog, o którym wspomniałam wcześniej, dlatego że nie przejdziecie do tworzenia puzzle. Więc najpierw tworzymy katalog, potem będziecie mogli już tworzyć puzzle. Ok, zwolnię. Poczekam na Was. Powoli tworzymy pierwsze puzzle na naszej platformie. Czyli zobaczcie, jeżeli jesteśmy na platformie, strona główna, to żeby stworzyć puzzle, musimy kliknąć na przycisk stwórz. Klikacie na przycisk stwórz i pojawia Wam się okno, w którym musicie utworzyć pierwszy folder. Folder, do którego będą zapisane Wasze puzzle. Pamiętajcie, że tych folderów na tej platformie możecie mieć dowolną liczbę, w zależności od tego, w jaki sposób tworzone przez siebie puzzle będziecie grupować. Oczywiście, jeżeli mamy tych puzzli bardzo dużo stworzonych, to te foldery bardzo ułatwiają nam wyszukiwanie konkretnych plików. Możemy bardzo szybko dotrzeć do tego, czego akurat szuka. Czy udało Wam się stworzyć folder? I czy już jesteśmy w oknie, w którym możemy wczytywać zdjęcie i generować puzzle? Małgorzata już jest gotowa, świetnie. Poczekamy na resztę dziewczyn. I będziemy działać dalej. Agnieszka, spróbuj wyjść i wejść ponownie. Wyjdź z pokoju i wejdź ponownie.
powinno być wszystko ok. Agata, czy masz stworzone konto? Super. Wobec tego wejdź na stronę jigsawplanet.com. Zaraz ponownie wkleję link. Poczekamy na Ciebie, proszę, link dla Ciebie. Wejdź proszę na tę stronę i zaloguj się. Wejdź proszę na stronę i zaloguj się. I zaraz powiem, co będziemy robić dalej. Super. Kliknij proszę teraz przycisk stwórz. Załóż folder. I będziesz na stronie, na której za chwilę zaczniemy tworzyć puzzle. Pamiętajcie, że obowiązkowo ten folder tworzycie tylko za pierwszym razem. Jeżeli ponownie zalogujecie się na tę platformę, to już nie będzie konieczności tworzenia takiego folderu. Dobrze. Czyli jeszcze raz powtarzam. Klikamy przycisk stwórz. Tworzymy folder i jesteśmy na tej stronie, którą widzicie. Zaraz Wam udostępnię ekran, żebyście mogli śledzić, co robię. OK. Jesteśmy na stronie, której przede wszystkim musimy wczytać plik, wybrać plik, którego będziemy tworzyć nasze puzzle. Ponieważ ja takie zdjęcie przed chwilą ściągnęłam z Pixabaya. Zaraz załaduję to zdjęcie w taki sposób, że klikam na przycisk Wybierz plik i wskazuję miejsce, gdzie moje zdjęcie zostało zapisane. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie ustawionej ścieżki dostępu w przeglądarce, to plik, który ściągnęliście, zapisał się w folderze pobrane. To tam znajdziecie ten plik. Wczytajcie proszę plik, poczekam aż wszyscy wybiorą to zdjęcie, które posłuży do utworzenia tego ćwiczenia. Pasek z zakładkami znajduje się na samej górze strony. Jeżeli jest problem z jego wyświetlaniem, to proszę odświeżcie stronę. Znaczek odświeżania znajduje się obok paska adresu strony. Ten przycisk. Odświeżamy i zakładki powinny nam się wygenerować. Powinniście widzieć. Czy mamy wczytane zdjęcie? Czy udało się nam wczytać zdjęcie? Czy wszyscy mają już zdjęcie, które załadowali do tej aplikacji? Tak. Super. Mamy zdjęcie. Świetnie. Wobec tego spójrzcie dalej. Ustalamy poziom trudności. Czy nasze puzzle będą łatwe, czy trudne? Aplikacja domyślnie ustawiła mi 35 elementów. Ja zmniejszę ich liczbę do 20 i moje puzzle będą składały się z 20 elementów. Oczywiście mogę
mogę wygenerować puzzle składające się z 250 elementów, ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy całą lekcję układali puzzle. Więc ja zostanę przy 20. Dalej dobieramy kształt. Zobaczcie, tych kształtów tutaj jest bardzo dużo. Oczywiście pracując z dziećmi młodszymi lub pracując na zajęciach rewalidacyjnych, tak jak my pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, to dobieramy mniej skomplikowane kształty, ponieważ wówczas dzieciom łatwiej te puzzle ułożyć. Kolejna opcja, rotacja, obracanie. Ja z tej opcji nie korzystam. Jak powiedziałam wcześniej, pracuję w szkole specjalnej, to dodatkowe utrudnienie. Ja nie komplikuję układania puzzli moim uczniom, wobec tego bardzo rzadko korzystam z tej opcji, ale możecie ją zaznaczyć i spróbować. Ja nie będę zaznaczała. Dalej zobaczcie, mam informację, do jakiego albumu zostaną przypisane moje puzzle. Te akurat, które tworzę, znajdą się w albumie Język Polski. Dalej mogę wpisać tagi, dzięki którym inni użytkownicy będą łatwiej wyszukiwali pliki, które przeze mnie stworzone, będą mogli z nich skorzystać, będą mogli je wykorzystać na własnych zajęciach. No i wreszcie, to jest oczywiście nieobowiązkowa opcja. I jeżeli te wszystkie elementy mam zaznaczone, klikam przycisk Stwórz, kliknijcie proszę, i puzzle zostają wygenerowane. Moje puzzle są już gotowe. Tak jak mówiłam wcześniej, są to puzzle interaktywne. One będą działały zarówno na tablicy interaktywnej, na monitorze, na tablecie, na komórce. Więc dzieci będą mogli układać takie puzzle, będą mogli rozwiązywać takie ćwiczenie na różnych urządzeniach. Czy udało Wam się wygenerować puzzle? Czy wszyscy mamy wygenerowane puzzle? Świetnie. Widzę, że puzzle udało nam się stworzyć. Wobec tego omówię ikonki, które znajdują się na czarnym pasku pod puzzlami po lewej stronie. Zobaczcie, pierwsza ikonka pokaże nam obraz, który dziecko ma ułożyć. Po kliknięciu na tę ikonkę zobaczymy ilustrację, zdjęcie, z którego puzzle zostały wygenerowane. A więc odpowiedź. Druga ikonka, tak zwany duszek, sprawi, że będę miała tę ilustrację podświetloną w tle, dzięki czemu dziecko będzie miało ułatwione zadanie i będzie mogło z takiej podpowiedzi skorzystać i łatwiej będzie można takie puzzle ułożyć. Możemy łączać i wyłączać. Dalej mamy opcję rozrzuć, poukładaj i ustawienia. Zobaczcie, puzzle mamy gotowe. Teraz chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możemy takie puzzle udostępnić. Jeżeli mamy wygenerowane puzzle na tablicy interaktywnej, to oczywiście na lekcji możemy na tablicy takie puzzle tworzyć. Natomiast jeżeli przygotujemy puzzle jako zadanie domowe i chcielibyśmy, żeby dzieci puzzle utworzyły i na przykład jeszcze z tą ilustracją, którą ułożą, popracowali, na przykład opisując elementy, które się tam znajdują, bądź odpowiadając na pytanie, które również w formie puzzle można dzieciom podać, wówczas takie puzzle trzeba udostępnić. W jaki sposób można puzzle udostępnić? Spójrzcie proszę, nad puzzlami, na górze, po prawej stronie, mamy taki przycisk udostępnij. Najedźcie proszę myszką na ten przycisk i zobaczcie, pojawia nam się rozwijane menu. I tutaj widzimy, gdzie możemy puzzle udostępnić. Ja więc mogę je udostępnić bezpośrednio na Facebooku, na Twitterze, w Google. Mogę je także wysłać e-mailem i proszę kliknijcie tę opcję. Jak klikniemy opcję
wyślij e-mailem, to zobaczcie, zostanie nam wygenerowany link do naszych puzli. Czy wszystkim udało się wygenerować taki link? Świetnie. Widzimy, że nie jest on prosty, jest długi i skomplikowany. Jeżeli poprosilibyśmy naszych uczniów, żeby taki link przepisali, to jestem pewna, że będą się wiele razy mylili. W związku z tym musimy taki link uprościć. W jaki sposób możemy zrobić? Możemy wykorzystać portale, które umożliwiają nam skracanie długich linków, dzięki czemu taki skomplikowany adres zostanie maksymalnie uproszczony do kilku znaków i wówczas dziecko bez problemu będzie w stanie wpisać ten adres w okno adresu w przeglądarce i takie puzzle móc ułożyć. Wobec tego pokażę Wam teraz, w jaki sposób możemy taki link skrócić. Ja korzystam ze strony tiny.pl. Oczywiście tych stron jest dużo. Ja akurat najczęściej używam tej. Teraz chciałabym, żebyście weszli na tę stronę i zaraz nasz długi link wspólnie skrócimy. Proszę, oto link do tej strony. Czy znacie może inne strony, dzięki którym można skracać długie linki? Czy skracacie linki? Czy wykorzystujecie takie portale? Napiszcie proszę. Jeżeli nie korzystacie, to warto tę stronę dodać do ulubionych, dlatego że jest to przydatne narzędzie i jestem przekonana, że nieraz będziecie je wykorzystywać. Ja korzystam z tej strony nie tylko skracając linki dla swoich uczniów, ale też wysyłając kolegom, koleżankom bardzo długie linki też dzięki tej stronie. Maksymalnie je upraszczam. W jaki sposób wobec tego skrócić link? Jestem na stronie tiny.pl. Przenoszę się na stronę Jigsaw.net, a więc tę stronę, na której tworzyłam puzzle. I teraz skopiuję ten długi link, który został wygenerowany. Mogę użyć skrótu klawiszy Ctrl-C i wkleję na stronę tiny.pl to okienko, które znajduje się w centrum tej strony. I po wklejeniu linku wystarczy, że kliknę Pnij i mój link zostanie skrócony. Zobaczcie, po adresie tiny.pl mam 5 znaków i teraz jestem przekonana, że nasi uczniowie bez problemu taki adres będą potrafili wpisać w przeglądarkę. Jeszcze sprawdzę, czy rzeczywiście ten skrócony link to adres do moich interaktywnych puzzli. Rzeczywiście, moje puzzle zostały uruchomione, mogę układać, mogę z nimi działać. Skróćcie proszę link i sprawdźcie, czy rzeczywiście udało Wam się taki skrócony link wygenerować i czy i będzie on adresem Waszego ćwiczenia. Super, wszystko działa, bardzo dobrze.
Stworzone przez siebie puzzle mogę także osadzić na stronie. Jeżeli ponownie kliknę przycisk udostępnij nad puzzlami, to zobaczcie, na samym dole mam przycisk osadź. Jeżeli kliknę ten przycisk, to zostanie wygenerowany kod HTML, to właśnie ten kod, który po skopiowaniu na stronę internetową pozwoli uczniom na układanie takich puzzli bezpośrednio na stronie. My na blogu często dołączamy puzzle i właśnie nie tworzymy same kodu, tylko korzystamy z tego gotowego, który ta strona generuje i dzięki temu ułatwia nam pracę. Nie musimy same głowić się, w jaki sposób takie ćwiczenie na stronie zamieścić. A więc bardzo fajna też opcja dla osób, które prowadzą strony internetowe szkoły, które prowadzą własne blogi, bo można z niej również korzystać. Czy macie pytania do tej aplikacji Jigsaw Plan? Czy potrafilibyście ułożyć puzzle? Czy może jeszcze wrócić do któregoś z kroków i wyjaśnić, w jaki sposób takie ćwiczenie wygenerować? OK, witam ponownie. Powinno być już wszystko OK. Przerwało mi działanie łącze. Jest OK, super. Wobec tego witam po przerwie. Jak tworzyć nowy folder? Folder tworzymy w zakładce Stwórz. Tworząc puzzle, jednym z kroków tworzenia tego ćwiczenia jest zapisanie puzzli w
folderze. Ten folder możecie zmodyfikować. Klikając przycisk Zmodyfikuj, wybieracie inny folder, który stworzyliście wcześniej, albo tworzycie nowy. To właśnie w tej zakładce Stwórz będzie można taki folder dodać. Natomiast teraz chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możemy tworzyć interaktywne puzzle na tabletach, na telefonach. Proponuję aplikację, która nazywa się Układanka Jigsaw Puzzles. Jest to układanka, aplikacja, bezpłatna aplikacja, o tyle fajna, że w jej zasobach znajduje się około 1800 zdjęć pogrupowanych na różne kategorie, więc będzie można z tych zdjęć korzystać, tworząc puzzle, ale jako jedna z niewielu daje nam możliwość tworzenia puzzli własnych zdjęć. I z tej opcji korzystam najczęściej. Aplikacja działa na urządzenia systemem Android, a więc na takich tabletach, jakie dostaliście od nas w projekcie, ale będzie działała również na urządzeniach systemem iOS, czyli na iPad. Teraz chciałabym, żebyście weszli do sklepu Play i tę aplikację ściągnęli na swoje tablety. Wspólnie tworzymy puzzle na tabletach i zobaczycie, że również nie jest to skomplikowana rzecz i że bardzo szybko na telefonach, na tabletach można takie ćwiczenia interaktywne tworzyć. A więc wchodzimy do sklepu Play i ściągamy aplikację Układanka Jigsaw. Poczekam. Jeszcze chwilę poczekamy, aż wszyscy zainstalują aplikację. Jak powiedziałam, tych aplikacji do układania puzzli jest bardzo dużo, ale akurat ta jest o tyle fajna, że jest bezpłatna, darmowa. Dodatkowo ma opcję, która pozwala na wczytywanie własnych zdjęć, własnych ilustracji i tworzenia z nich puzzli. Także bardzo fajna opcja. Widzę, że aplikację mamy zainstalowaną. Wobec tego udostępnię Wam ekran. Moment. Będzie nam łatwiej pracować, jak będziecie widzieli pulpit tabletu. I proszę spojrzeć. Otwieram aplikację i od razu widzę pogrupowane na różne kategorie zdjęcia. Zobaczcie, tych kategorii jest bardzo dużo. I tak jak wspomniałam, mogę wykorzystać zdjęcia, które w tej aplikacji się znajdują,
ale mogę też wykorzystać własne zdjęcia i z ilustracji, która będzie idealnie pasowała do tematu moich zajęć, takie puzzle stworzyć. W jaki sposób? Klikamy przycisk Your Photo. Następnie wybieramy ikonkę z plusikiem, pomarańczowa ikonka z plusikiem i z aparatem. I z własnych zasobów wybieram zdjęcie, które posłuży mi do wygenerowania puzzle. Ja akurat wykorzystam nasze godło. Zdjęcie mam wyczytane. Jeżeli stwierdzę, że na przykład chciałabym zrobić puzzle z innego zdjęcia, zawsze mogę się cofnąć. Zobaczcie, u góry po lewej stronie mamy strzałeczkę skierowaną w lewo. Klikam na tę strzałeczkę i ponownie przenoszę się na pulpit aplikacji. Wybieram ikonkę z plusikiem pomarańczową i mogę sobie wczytać inne zdjęcie. I mogę wczytać inne zdjęcie. I jeżeli stwierdzę, że zdjęcie jest OK, to po prawej stronie akceptuję, po prawej stronie na górze akceptuję haczykiem i dalej ustalam, ilu elementów będą się składały moje puzzle. To jest ten suwak na dole. Zobaczcie, mogę tutaj nawet wygenerować puzzle, które będą składały się z 625 elementów. Ja akurat takich puzzle nie będę tworzyła. Dalej mogę też włączyć tą opcję rotacja bądź bez rotacji. Ja jej nie będę włączała. Klikam na ilustrację, której będę puzzle tworzyła. I przyciskiem Start moje puzzle zostały wygenerowane. Na górze po lewej stronie mamy ikonkę, dzięki której będziemy mogli podejrzeć zdjęcie, w których puzzle zostały wygenerowane, czyli taką podpowiedź, ilustrację, dzięki której łatwiej nam będzie takie ćwiczenie wykonać. Natomiast po prawej stronie, na górze, mamy rozwijane menu. Mogę jeszcze sobie puzzle dostosować do własnych potrzeb. Jest tutaj kilka opcji. Mamy efekty dźwiękowe, które można włączyć lub wyłączyć. Mamy zoom. Też możemy go włączyć albo wyłączyć. Jeżeli ten zoom wyłączymy, sprawdźmy. Wyłączam zoom. Klikam przycisk kontynuuj. To zobaczcie, będę mogła te puzzle będę mogła te puzzle zmniejszać lub powiększać, dotykając ekranu dwoma palcami. I tak jak w przypadku 5, tak w przypadku również tych puzzli będę mogła powiększyć ten obszar roboczy, albo go zmniejszyć. Mogę włączyć timer, mogę też zmienić background, czyli ja tych elementów nie będę zmieniała. Zobaczcie, puzzle w ekranie roboczym mogę ułożyć i moje interaktywne ćwiczenie jest gotowe.
teraz podgłośnie trochę. Czy macie pytania do tej aplikacji? Okay, ona nie jest skomplikowana, więc myślę, że bez problemu takie interaktywne puzzle na tablecie, na telefonie będziecie mogli stworzyć. Więc zobaczcie, poznaliśmy dwie metody na tworzenie interaktywnych puzzli. Bardzo fajne rozwiązanie, fajne ćwiczenie. Dzieci bardzo lubią puzzle układać, a więc jestem przekonana, że jeżeli zaproponujecie taką aktywność na lekcji, to na pewno dzieciaki się ucieszą i chętnie będą takie ćwiczenia wykonywały. Kolejną platformą, zarazem aplikacją, którą chciałabym Wam pokazać, to aplikacja i strona, która nazywa się Liveboard, czyli tablica, która działa w czasie rzeczywistym. OK. Tablica, która działa w czasie rzeczywistym. Dlaczego fajna? Dlatego, że będzie można ją wykorzystać na lekcji, na przykład pracując w grupach. Przy czym każda grupa, mając swój tablet i zainstalowaną aplikację, będzie mogła współtworzyć na przykład notatkę albo będzie mogła współtworzyć ćwiczenie, które dla dzieci zaplanujecie. W jaki sposób? Zaraz się o tym przekonacie, zaraz zobaczycie, jak ta aplikacja, jak ta strona działa i jakie to fajne, nieskomplikowane rozwiązanie. Wobec tego, zaraz przekopiuję Wam link i chciałabym, żebyście weszli na tę stronę i założyli konto, bo aplikacja ta wymaga założenia konta. Już kopiuję. Proszę, liveboard.online. Wejdźcie proszę na tę stronę i załóżcie konto. Zakładanie konta nie jest skomplikowane. Z tego, co pamiętam, to zaledwie 3 pola do wypełnienia, nazwa, e-mail i hasło. A więc tak, działamy teraz na komputerze. Najpierw pokażę Wam, w jaki sposób można taką tablicę wykorzystywać na komputerze i jak możemy połączyć te działania w komputerze z aplikacją. Dlaczego na komputerze? Bo zobaczcie, nie wszyscy nauczyciele w klasach mają interaktywne monitory z systemem Android. Jeżeli ktoś pracuje w klasie z takim monitorem, na którym może instalować aplikację, to wystarczy, że zainstaluje tę aplikację na swoim monitorze i może współdziałać z tabletami. Natomiast część nauczycieli ma w swoich klasach tablice interaktywne i tutaj trzeba będzie podłączyć laptop, żeby dzieci widziały to wszystko, co na tablicy naniosą i wówczas będziemy wykorzystywali tę aplikację, którą otworzymy na laptopach. A więc teraz na laptopach otwieracie stronę, którą Wam podałam i tworzycie konto. Ona jest po angielsku, ale tak naprawdę po stworzeniu konta niewiele będziemy na niej działać,
a ikonki, które są udostępnione na tej tablicy, nie są skomplikowane, nie jest ich dużo. Zobaczycie kilka opcji, dzięki którym będzie można takie fajne notatki tworzyć. A więc nawet te osoby, które nie znają języka angielskiego, a ja nie znam, bo się wcześniej nie uczyłam, bez problemu sobie tą stroną poradzą. Ciężko tyle stron na tablecie otworzyć, dlatego zachęcam do przychodzenia na webinary z laptopami. Myślę, że wygodniej jest pracować na webinarze, przepraszam, na laptopie, ponieważ jest to wygodniejsze rozwiązanie. Tablet warto mieć w zanadrzu, bo z reguły jest tak, że oprócz stron internetowych podajemy również aplikacje i wtedy łatwiej nam się poruszać między stroną internetową, między aplikacją i myślę, że będzie to duże ułatwienie dla Was. A poza tym przyspieszy nam też troszeczkę pracę. Dzięki czemu oczywiście poznacie więcej stron i różnych rozwiązań, które będziecie mogli na tablicach wykorzystać. Poczekam, aż wszyscy się zalogują na tablicę. Udostępnię Wam zaraz stronę. OK, udostępniam pulpit. Spójrzcie, proszę. Żeby się zalogować, klikamy przycisk sign up. Ja oczywiście jestem już zalogowana, więc od razu zostałam przekierowana. Jeżeli utworzycie konto, logujecie się i wchodzicie na tablicę. Tak jak mówiłam, niewiele ikonek, one znajdują się po lewej stronie. Zaraz pokrótce je omówię. Nie są skomplikowane, zaledwie 3-4 przyciski na górze. I to w zasadzie wszystko. Zobaczcie, bardzo proste rozwiązanie, bardzo prosta strona, a możliwości naprawdę sporo. Udało się, świetnie. Super. Jeszcze chwilę poczekam. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to bardzo fajne rozwiązanie do współpracy, dlatego że wszelkie zmiany, które nanoszą użytkownicy, którzy działają na tej tablicy, są widoczne i nanoszone w czasie rzeczywistym. A więc jeżeli do danej tablicy są przypisani uczniowie z danej klasy albo są przypisane grupy, które mają stworzyć na przykład notatkę, to wszystko to, co naniesie każda z tych grup, zostanie na tej jednej tablicy wyświetlone, a więc wszyscy będziemy mieli podgląd tego, z czym akurat dzieci pracują bądź co piszą. Spójrzmy po lewej stronie na przyciski. Pierwszy przycisk, strzałeczka, no wiadomo. Drugi przycisk jest to przycisk, dzięki któremu możemy pisać. Zobaczcie, mogę wybrać kolor mojego pisaka. Tych kolorów jest tutaj kilka do wyboru. Ja wybiorę kolor czerwony. Dodatkowo suwakiem mogę ustalić grubość linii. Od 1 piksela do 20. Ja wybiorę linię 6-pikselowo. I teraz zobaczcie, jeżeli piszę, to automatycznie na tablicy pojawia się to, co zostało przeze mnie napisane. Dalej, kolejne rozwiązanie, kolejna opcja. To figury geometryczne. Co my tutaj mamy do wyboru? Zobaczcie, mamy elipsę, mamy koło, mamy kwadrat, prostokąt, mamy też linię. Podobnie jak w przypadku pisaka, mogę również ustalić sobie kolor tej linii, zobaczcie, oraz jej grubość. Dodatkowo, jeżeli
wybiorę figurę geometryczną, to mogę zaznaczyć opcję, żeby była w środku wypełniona. Wybieram kwadrat. Zobaczcie, rysuję niebieski kwadrat. Jeżeli chciałabym narysować czerwone koło, to wybieram koło, ale nie chcę, żeby było wypełnione. Wobec tego koło. I zostanie koło. Spróbujcie narysować jakieś elementy na swojej tablicy. Jeżeli będę chciała zlikwidować jakiś element, to mam ikonkę gumki. Ona znajduje się pod ikonką z literkami PT. Po kliknięciu na tę gumkę mogę wyczyścić stronę przyciskiem Clear Page, albo mogę wybrany element wymazać gumką, przy czym grubość tej gumki też sobie mogę ustawić. Ja wyczyszczę tablicę, więc korzystam z opcji Clear Page. Mogę też dodać tekst klawiatury, to ta ikonka TT. Klikam na tę ikonkę. I następnie klikam w dowolnym miejscu na mojej tablicy i mogę wpisać dowolne słowo. Dalej, kolejna fajna opcja, dodawanie zdjęć ilustracji. Klikam na tę ikonkę i zobaczcie, automatycznie zostanę przekierowana do swojego komputera i tutaj mogę wybrać zdjęcie, dowolne zdjęcie. Kraków. I zaraz zdjęcie zostanie wczytane. Mogę to zdjęcie powiększyć u dołu, po prawej stronie. Jeżeli złapię za narożnik, to będę mogła to zdjęcie powiększyć, tak? Będę mogła je przenieść. Będę mogła je rozszerzyć, dłużyć rzecz też. Okay. I odklikując, moje zdjęcie zostanie na tablicy ustawione w miejscu, w którym chciałam, żeby się znalazło. Zawsze możemy się też cofnąć strzałeczkami do przodu, do tyłu. I element, z którego chcielibyśmy zrezygnować lub ponownie załadować, tymi strzałeczkami wygenerować. Ja klikam do tyłu, nie chcę tego zdjęcia na swojej tablicy. Kolejna ikonka to ta ikonka szachownicy, którą widzicie pod zdjęciem. Kliknijcie proszę i zobaczcie, ona nam umożliwia dodanie na przykład linii do naszej tablicy. Mam dodane linie. Mogę również dodać kratki do swojej tablicy. Mogę mieć czystą tablicę, ale na przykład czarną. Mogę mieć tablicę zieloną. Mogę mieć tablicę szarą. A więc dodatkowa ikonka, która pozwoli nam wygenerować tło, na którym chciałabym działać. I to w zasadzie wszystkie ikony, które wykorzystujemy, wszystkie możliwości, które wykorzystujemy do tworzenia notatek, do tworzenia ćwiczeń na tej tablicy. Teraz chciałabym, żebyśmy się skupili na przyciskach, które znajdują się na górze. Reset Box, czyli resetuję swoją tablicę. I przycisk Share. Teraz zobaczcie, kliknę ten przycisk Share, czyli dziel. Kliknęłam. Chwilę poczekam. To pojawiają się nowe ikonki. Po kliknięciu na ikonkę drugą, to jest ta ikonka dwóch ludzików, tak, zostanie wygenerowany kod do mojej tablicy. On jest następujący. Q9WBZ. Teraz chciałabym, żebyście wpisali
to puste białe pole, ten kod, który widzicie na mojej tablicy i wczytali ten kod przyciskiem join. I w ten sposób dołączycie się do tablicy, którą właśnie stworzyłam. Czyli wpisujecie kod. Ja może przekopiuję go w okienku czatu. Będzie łatwiej nam współpracować. Ten kod wpisujecie w białe pole na górze po prawej stronie z napisem kod i przyciskiem zielonym join wczytujecie. Czy udało Wam się wpisać ten kod, który Wam udostępniłam? Jeszcze jedna uwaga, mianowicie jeżeli korzystacie z przeglądarki Chrome i macie w ustawieniach zaznaczoną opcję, dzięki której przeglądarka tłumaczy Wam strony na język polski, to trzeba tę opcję wyłączyć, dlatego że jeżeli ta opcja jest włączona, to okienko będzie niewidoczne. Jeżeli jest taka sytuacja, a nie chcecie wyłączać, to na przykład możecie skorzystać z drugiej przeglądarki. Tej domyślnej, na przykład Internet Explorer, w tej przeglądarce otworzyć tą aplikację i tam bez problemu ten kod wpiszeć. Czyli jeszcze raz, macie podany kod, ja może się cofnę. Macie wpisany kod. I proszę spojrzeć, ten kod wpisujecie w okienku z napisem code. I przyciskiem join wczytujecie podany przeze mnie kod. W tej chwili już mam inny kod, bo wyszłam, więc będę prosiła, żebyście wpisali ten drugi, bo ja koniecznie chcę Was zobaczyć. Jeszcze raz Wam kopiuję kod. Proszę wpiszcie ten, który właśnie Wam podaję. Już nie będę wychodziła z tej tablicy. Chciałabym zobaczyć, że udało Wam się dołączyć do mojej tablicy. O, Małgorzatę już widzę. Małgorzacie udało się dołączyć, a więc ona będzie współtworzyła ze mną tę tablicę. Czekam na pozostałe osoby. Agata, co się dzieje, że nie możesz? Agata, co się dzieje, że nie możesz? Słyszę, że nie możesz. Dlaczego? Tak jak mówiłam, jeżeli nie masz tego okienka, to najprawdopodobniej korzystasz z przeglądarki Chrome i masz włączoną opcję tłumacz.
Jeżeli ta opcja jest włączona, to wówczas tego okienka nie widzimy. Albo skorzystaj proszę z innej przeglądarki, albo wyłącz opcję tłumaczenia stron. To wówczas bez problemu to okienko Ci się pojawi. Poczekamy na Ciebie jeszcze chwilę. Okej. Okay. Wobec tego, Małgorzata, napisz coś proszę na tablicy, do której dołączyłam, do której cię dołączyłam. Spójrzmy notatkę o rzeczowniku, czyli dopiszmy takie najważniejsze informacje do naszego rzeczownika. Ja też coś dopiszę. Mogę pisać. Napiszę z klawiatury. Rzeczownik to nazwy. Wiesz. Dopisz proszę. Chciałabym zobaczyć, że ty również na tej tablicy działasz. Masz do wyboru pisak, kształty. Możesz pisać tekst klawiatury. Dodaj proszę. O, świetnie, super. Dodałaś i ja widzę ten element, ten tekst, który dodałaś. Możesz, ponieważ ten tekst nachodzi na ten mój wcześniejszy, możesz poprawić ten wpis. Przypominam, strzałeczki do przodu, do tyłu możesz wykorzystać. Narysować strzałkę albo kreseczkę do naszej mapy myśli. Spójrzmy taką mapę myśli i dodać tekst w innym miejscu, żeby był bardziej czytelny dla odbiorcy. Mam też na Twojej tablicy użytkownika BC. Proszę, żeby też. Czasownik, super. Zobaczcie, działamy już trójkę na tej tablicy. Wszelkie zmiany, które nanosicie, widzimy zarówno ja, jak i pozostałe osoby, które dołączyły do naszej tablicy. Mimo, że jesteśmy oddalone od siebie o dziesiątki kilometrów, to dzięki takim rozwiązaniom, dzięki temu, że działamy w internecie, możemy wspólnie takie notatki tworzyć. Ja też coś jeszcze dodam. Super. Tworząc taką notatkę o rzeczowniku, oczywiście możemy oprócz tekstu dodawać również ilustrację. Jeżeli tutaj wpisujemy, że rzeczownik nazywa i ludzi, zwierzęta, i rośliny, i na przykład zjawiska pogodowe, to możemy Pixabaya pościągać zdjęcia i możemy jeszcze do tych nazw dołączyć ilustrację. Pamiętajmy, że tekst plus ilustracja o wiele skuteczniej przemawia do naszych uczniów i ułatwia dzieciom zapamiętanie. Tak tworzono notatka. Myślę, że
wielu dzieciom na długo zapadnie w pamięci, a my, nauczyciele, będziemy zadowoleni, ponieważ to wszystko, co chcieliśmy dzieciom na lekcji przekazać, dzieci opanują i zapamiętają. W jaki sposób jeszcze można taką tablicę wykorzystać? Pokazywałam Wam, że możemy dodawać zdjęcia. Teraz wczytam takie zdjęcie. Wyczyszczę najpierw tablicę i wczytam zdjęcie. Ja sobie wcześniej to zdjęcie przygotowałam. Jest to zdjęcie lasu. Jeżeli na przykład macie lekcję związaną z lasem, z tym, jakie zwierzęta w lesie żyją, jeszcze raz podam, to możemy takie zdjęcie załadować na naszą tablicę. Wyczyszczę tylko, jeszcze raz podam. Działamy wspólnie. Patrzcie. Zdjęcie zaraz się pojawi. Z grafiką często bywa tak, że ona się trochę dłużej wczytuje i trzeba chwileczkę poczekać, żeby się pojawiła. Za chwilę to zdjęcie powinno być widoczne. Jeżeli na przykład wczytamy sobie zdjęcie lasu, możemy poprosić dzieci, możemy poprosić dzieci, które pracują na przykład w grupach, o to, żeby do naszego zdjęcia dały na przykład ilustracje zwierząt, które w lesie żyją, które w lesie możemy spotkać. I dzieci, korzystając z tej ikonki obrazu, dodają do zdjęcia ilustrację zwierząt. Jeszcze raz. To zawiesiłam. Dobrze, w międzyczasie chciałabym, żebyście tę aplikację zainstalowali na swoje tablety. Ona, podobnie jak ta poprzednia, będzie dostępna w sklepie Play na urządzenia systemem Android i w App Store na urządzenia z iOS-em, czyli na iPad. Wejdźcie teraz proszę do sklepu Play, zainstalujcie tę aplikację i zobaczycie, że z powodzeniem będziemy mogli taką tablicę współtworzyć poziomu tableta. Więc dzieci, pracując na tabletach, będą mogły na tablicy takie zmiany nanosić. Ja odświeżę swoją stronę. Teraz zobaczę, kto tutaj pracuje. Jesteśmy w trójkę na tablicy. Zobaczcie, tutaj mam podgląd, ile osób w danym momencie do tablicy jest podłączonych. Spróbuję jeszcze raz wpisać zdjęcie lasu. Jest. Zdjęcie wczytane, a więc możemy dodawać różne elementy. Jak wygląda aplikacja? Przenieśmy się na tablet. To jest ikonka tej aplikacji. Łatwiej będzie Wam znaleźć tę apkę w sklepie Play. Ja przejdę też na tablet. Mam tę aplikację zainstalowaną. Wygląda ona w ten sposób. Ja pracuję na iPadzie, więc to menu jest troszeczkę inne. Wy będziecie mieli plus, którym będziecie dodawali nowe tablice albo dołączali do tych, które już ktoś stworzy. Znakiem czerwonym, znakiem plusa, który będzie znajdował się u dołu po prawej stronie. Jeżeli
pracujecie już z tablicą i chcecie dołączyć do tablicy, którą ktoś stworzył, to wybieramy drugą opcję. Po kliknięciu na ten plusik mamy trzy opcje, my wybieramy drugą i wpisujemy kod, który Wam podałam, żeby dołączyć do naszej tablicy. Za chwilę ponownie go wkleję, poczekam teraz, aż tę aplikację zainstalujecie. Czekam, aż zainstalujecie aplikację. Jak aplikacja będzie zainstalowana, dajcie znać. Wkleję ponownie kod do naszej tablicy i spróbujecie dołączyć do tablicy tabletu. Super. Udało się, prawda? Tak jak mówiłam, czerwony plusik, wybieramy drugą opcję. To prawda, aplikacja jest po angielsku, ale zobaczcie, ona w ogóle nie jest skomplikowana. Zaledwie kilka przycisków. Te przyciski Wam omówiłam, więc nawet jeżeli nie będziecie pamiętać, to intuicyjnie bardzo szybko zorientujecie się, w jaki sposób na tej tablicy działać. Dlatego, że jest to bardzo proste rozwiązanie, ale też bardzo fajne, ponieważ dzięki tej aplikacji możemy współpracować i wykorzystywać właśnie taką tablicę, którą zapewne w wielu klasach, która zapewne w wielu klasach się znajduje. Tym bardziej, że zobaczcie, jeżeli ktoś skorzystał z programu Aktywna Tablica, to powinien tę tablicę wykorzystywać jak najczęściej, dzielić się tym, w jaki sposób na tej tablicy pracuje, wręcz powinien organizować lekcje otwarte i pokazywać innym nauczycielom, jakie aplikacje, jakie programy na tablicy się sprawdza. Więc tutaj macie bardzo fajną podpowiedź i można sobie już, korzystając z własnych pomysłów, taką lekcję z wykorzystaniem tego narzędzia zaplanować. Aplikacja nieskomplikowana. Ja zaraz też w nią wejdę. Troszeczkę inną tą aplikację. Chcę dołączyć. Zalogować. Ja już nie będę się logowała do tej aplikacji, dlatego że chciałabym Wam pokazać jeszcze jedno narzędzie, a to menu u Was jest troszeczkę inne. Najważniejsze, żebyście wiedziały, w jaki sposób taką tablicę wykorzystywać, jak na niej pracować i jak tę tablicę udostępniać. Udostępniamy w bardzo prosty sposób. Ja jeszcze raz przejdę na stronę. Zobaczcie, klikając ten przycisk po prawej stronie na górze, ikonka udostępniania, wyświetli nam się kod i po wpisaniu tego kodu zostaniecie dołączeni do naszej tablicy. Przypominam, że na tabletach, żeby wpisać ten kod, wybieramy drugą opcję. Po prawej stronie u dołu mamy czerwony przycisk ze znaczkiem plusa. Klikamy na ten przycisk, wybieramy drugą opcję, wpisujemy kod tablicy i dołączamy do tej tablicy i możemy na tablecie działać. Powiedzcie proszę, czy macie pytania do tego narzędzia? Czy ono jest skomplikowane Waszym zdaniem? Czy
będziecie wykorzystywali je na swoich lekcjach. Jak sądzicie? Napiszcie proszę. Czy trzeba wrócić i coś jeszcze wytłumaczyć, czy wszystko jasne? Właśnie, trzeba po prostu poćwiczyć. Oczywiście, trzeba tę aplikację załadować u siebie w klasie, zainstalować na tabletach i zobaczyć, w jaki sposób ona na lekcji będzie działała i na jakie zajęcia ewentualnie można byłoby ją wykorzystać. A więc zadanie domowe, wasze zadanie domowe na jutro, zainstalować na tabletach aplikację Liveboard i zobaczyć, czy na zajęciach będziecie mogli z niej korzystać i w jaki sposób taką aplikacją na lekcjach pracować. Dość jasno oczywiście, bo tak jak powiedziałam, nie jest ona skomplikowana. Czy mnie słychać? Bo nie widzę czatu. Świeże strony. Okej. Ponieważ w tej chwili nie widzę czatu, proponuję, żebyśmy zrobili 20-minutową przerwę. Wracamy po 20 minutach i drugą część naszego spotkania poprowadzi już Zyta. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Proszę o sygnał, czy jestem słyszana? Super, cieszę się bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy punktualnie o 19:00 drugą część naszego szkolenia, chciałabym w imieniu Joli Państwa pożegnać i przeprosić za to, że osobiście tego zrobić nie mogła. Jak zwykle pod koniec webinaru jakieś problemy techniczne i już nie mogła ponownie dojść. Tak jak Jola wspomniała, podzieliłyśmy sobie ten webinar na takie dwie części. Pierwszą część prowadziła Jola i pokazała Wam narzędzia, z których można korzystać na aktywnej tablicy. Ja będę chciała pokazać Państwu troszeczkę inne narzędzia. Mam nadzieję, że sprawdzą się w Państwa pracy. Jola pokazała takie narzędzia, czy takie platformy kreatywne, na których Wy Państwo musieliście dołożyć starań, żeby wyprodukować, stworzyć jakieś fajne materiały, pomocy do Waszych lekcji. Natomiast ja będę dzisiaj bardziej szła w stronę takich odtwórczego korzystania z różnorodnych platform, to znaczy będę chciała Państwu pokazać takie platformy, na których są już gotowe materiały, stworzone przez innych nauczycieli albo po prostu na platformie udostępnione innych, bo czasami jest tak, że najzwyczajniej w świecie nauczyciel nie ma czasu przygotować takich materiałów, albo wchodzi na zastępstwo, na jakieś dodatkowe zajęcia, nie wiedząc wcześniej o tym i ma taką możliwość, że jeśli w klasie wisi aktywna tablica, wejdzie sobie na te platformy i jak najbardziej z tych platform może korzystać. Będę też chciała Państwu dzisiaj pokazać jedną platformę z gotowymi już quizami, świetnymi quizami z różnych kategorii. Będziemy sobie przeglądać te quizy i zobaczycie, jak świetnie są one skonstruowane, przygotowane przez innych nauczycieli, ale będę chciała Was nauczyć tworzenia samemu takiego quizu, po to, żeby też stworzyć sobie bazę własnych materiałów, w szczególności ważne jest to dla nauczycieli, którzy robią awans zawodowy i mają w swoich zadaniach wykazanie się tym, iż wykorzystują nowoczesne technologie w swojej pracy. No i będę też chciała pokazać Państwu, nie wiem, kto już z Państwa był na webinarze dotyczącym chmur wyrazowych, dlatego że jeśli, czy ktoś z Państwa był na webinarze, który prowadziłyśmy z Joną, gdzie były chmury wyrazowe? To proszę o informację. Ile z Państwa było osób, ilu nie? No to świetnie, dlatego że mam też... Świetnie, no bardzo się cieszę, dlatego że mam też dzisiaj w zamiarze na samym początku pokazać Państwu taką platformę, na której tworzymy takie interaktywne chmury wyrazowe, a z interaktywnych chmur wyrazowych później możemy stworzyć taką kartę pracy, bazę, materiał do dalszej pracy. I za chwilę sobie od tego zaczniemy. Zanim jednak chciałabym Państwu dać adres do strony, do Padletu, na którym zawiesiłam takie fajne właśnie platformy, z których myślę, że Państwo bardzo często będziecie korzystać. Co to jest taki ten Padlet? To jest taka wirtualna tablica korkowa, można byłoby powiedzieć, do której przyczepione są tak jak pineckami karteczki w takiej tradycyjnej tablicy. Tutaj są doczepione różne strony. Fajne narzędzie, dlatego że Państwo macie wszystko zamieszczone w jednym miejscu i wystarczy, że znacie adres do tej tablicy i w każdej chwili sobie możecie do niej wejść i przejść na strony, które na tej tablicy są zawieszone. Ta tablica dotyczy aktywnej tablicy, ten Padlet, w związku z czym zawieszone są na niej strony platform edukacyjnych i aplikacji, które z powodzeniem wykorzystacie właśnie przy pracy z aktywną tablicą. Ja spróbuję sobie teraz podzielić się swoim ekranem po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć to, co chcę Wam pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Zobaczyć. To jest ta tablica, czyli to jest ten Padlet,
do którego link chciałabym Państwu przekazać. To jest link czy tablica stworzona przeze mnie i przez Jolę kiedyś na jakieś tam szkolenie. I mam nadzieję, że będzie ono dla Państwa przydatne, bo tutaj właśnie na tej tablicy zawiesiłyśmy te najważniejsze platformy, z których z powodzeniem możecie korzystać na tablicy aktywnej. I teraz pokażę, jak z takiej tablicy korzystać. Otóż klikamy na dowolnie wybrany post, który jest doczepiony do tej tablicy, tak jak tutaj na przykład chmura wyrazowa, i proszę zobaczyć, automatycznie zostaliśmy do tej strony przeniesieni. Proszę mi powiedzieć, czy widzicie Państwo co ja pokazuję? Proszę mi napisać. Otóż wklejam teraz do Państwa link do tej tablicy. Wejdźcie sobie, proszę Państwo, na ten Padlet. Wrzuciłam go do Was na czat. Wystarczy kliknąć sobie na tą tablicę i automatycznie przeniesiecie się właśnie do tego narzędzia, które Wam pokazuję. Na pierwszym z webinarów prowadzonych właśnie też z Jolą, to był webinar dotyczący takiego organizera multimedialnego dla nauczycieli, pokazywałyśmy, jak takie tablice można stworzyć sobie samemu. Czyli jak taki Padlet tworzyć, bo to jest świetne narzędzie naprawdę do gromadzenia różnych materiałów. Czasami dodajemy jakieś strony do ulubionych, do jakichś folderów. Później zapominamy, że w ogóle takie strony istniały, że my je w ogóle dodaliśmy. Natomiast jeśli zawieszamy te wszystkie strony czy aplikacje w jednym miejscu, na jednej tablicy, wtedy gromadzimy sobie naprawdę zbiór takich fajnych materiałów. I proszę sobie na tą tablicę wejść i zobaczyć, jak się z niej korzysta. Przypomnę, wystarczy kliknąć na konkretny post, który został na tą tablicę przywieszony i automatycznie Państwo tak przez kompa, możecie przez komputer, może, ale taki Padlet również świetnie działa na tablecie, możecie wejść na niego z telefonu komórkowego, także wystarczy, drodzy Państwo, że znacie Więc szybciutko jeszcze raz powiem, wrzucę jeszcze raz adres do tej tablicy. Czy już teraz słychać mnie, proszę powiedzieć? Czy już słychać? Powinno być ok. Jak wyrzuci mnie jeszcze raz, to po prostu zmienię sobie źródło internetu i mam nadzieję, że będzie lepiej. Więc podałam jeszcze raz adres do tej tablicy. Dlaczego? Zapiszcie sobie Państwo gdzieś najlepiej adres do tego Padletu, dlatego że wejście na Padlet jest tylko i wyłącznie przy użyciu tego adresu, dobrze? Nikt więcej na tą tablicę nie wejdzie, jeśli nie zna dokładnego adresu. I jeszcze taka jedna ważna rzecz, że jak będziecie Państwo wpisywać sobie ten adres, na przykład na komputerze, czy w tablecie, czy też w smartfonie, to wpisujecie ten adres nie w wyszukiwarce Google, tylko wpisujecie go w pasku adresu, na samej górze, tam gdzie wpisujemy adres strony internetowej, bo inaczej tego Padletu nie znajdziecie. To jest adres strony, w związku z czym adres wpisujemy na samej górze, w miejscu, gdzie wpisujemy adres strony. Chwileczkę teraz przerwy czy czasu na to, żebyście Państwo sobie mogli po tej tablicy, mówiąc kolokwialnie, pobuszować, żebyście mogli Państwo sobie zobaczyć, w jaki sposób można z niej korzystać. Kliknij na jakiś konkretny post, żebyście mogli przejść sobie do konkretnej jakiejś strony i następnie tę stronę należy zamknąć i wrócić z powrotem sobie do swojej tablicy. Czyli klikamy na konkretny post i proszę zobaczyć, automatycznie przekieruje nas do tego miejsca, gdzie chcieliśmy, aby nas przekierowało.
Proszę sobie chwilę przejrzeć, popatrzeć. Macie Państwo chwilę czasu na to, żeby zapoznać się z działaniem takiego Padletu. Ja myślę, że to jest fajne narzędzie i też ta tablica posłuży Państwu do tego, żeby będąc na jakiejkolwiek lekcji, wystarczy nawet z pozycji swojego telefonu, laptopa, komputera, tabletu, wejść na stronę i sprawdzić sobie, jaki to był rodzaj danej platformy czy ćwiczenia. I macie Państwo bezpośredni dostęp. Na takiej interaktywnej tablicy też przez przeglądarkę możecie się zalogować, wejść sobie po prostu na ten Padlet, na tę stronę i z pozycji tego Padletu przechodzić sobie do konkretnych następnych stron. Czy możemy przejść sobie dalej? Czy chcielibyście Państwo jeszcze chwilę poćwiczyć, jak z takiego Padletu korzystać? Super. Można dalej. Więc drodzy Państwo, chciałabym na samym początku, abyśmy poznali taką stronę, którą być może niektórzy z Państwa już znają, bo podczas łączeń z trenerem online'owych czy też spotkań stacjonarnych, mieliście Państwo możliwość wykorzystywania tego generatora do tworzenia kart pracy do kodowania. Chciałabym Państwu zaproponować właśnie korzystanie, jeśli chodzi o aktywną tablicę, z generatora do kodowania. Jest to generator stworzony przez naszego kolegę, również z trenera, z mistrzów kodowania Maćka Danieluka i jego kolegi. I jest to strona, która naprawdę ułatwia pracę nauczycielom. My wszyscy zakręceni na punkcie programowania do tej pory sami tworzyliśmy karty pracy dla uczniów, często w Wordzie, tworząc jakieś rysunki, obrazki, kodując je po to, aby nasi uczniowie uczyli się tego kodowania i programowania. Natomiast ten generator daje nam możliwość stworzenia takiej karty pracy dokładnie w 5 minut, w kilka minut. Zobaczycie Państwo, w jaki sposób, jak ten generator działa. Wrzucam tutaj do Państwa na czat link, abyście mogli sobie Państwo przejść do tej strony. Ja za chwilę Państwu udostępnię mój ekran i pokażę, w jaki sposób możemy korzystać z tego generatora do kodowania. Jest to generator, który działa zarówno na komputerze, na tablecie, na smartfonie, także możecie Państwo ten link uruchamiać właśnie w każdym z tych urządzeń i uczniowie Wasi świetnie mogą sobie na takim narzędziu pracować podczas lekcji. Czy udało się Państwu już wejść na ten generator? Proszę o informację. Dobrze. Mam nadzieję, że będzie widać to, co robię. Szybciutko tylko omówię, w jaki sposób działa generator, a Waszym zadaniem będzie za chwilę stworzyć jakiś fajny obrazek, z którego być może skorzystają Wasi uczniowie na następnych lekcjach. Zobaczcie, proszę. Bardzo proste narzędzie.
Mamy kratownicę do kodowania 15 na 15. No i po prawej stronie tutaj mamy kafelki z kolorami. Wystarczy wybrać sobie odpowiedni kolor i umieścić na danym oknie, określając przy tym współrzędne, po to, żeby nasi uczniowie sobie te współrzędne mogli wyćwiczyć. Zobaczcie, powstaje nam jakiś rysunek. Jeśli okaże się, że źle coś zaznaczyliśmy, to wystarczy jeszcze raz kliknąć na dany kolor, po to, żeby on się nam tutaj usunął. Automatycznie, w momencie, kiedy tworzymy sobie swój rysunek, to u dołu kratownicy, proszę zobaczyć, mamy takie okno, które automatycznie zapisuje nam kod do naszego rysunku. Czyli, proszę zobaczyć, na kratownicy my, przygotowując kartę pracy dla naszych uczniów, na przykład tworzymy sobie jakiś obrazek, natomiast u dołu, w takiej tabeli, oznaczonej oczywiście kolorami, zapisuje się kod, który my później, wydrukowany kod, dajemy naszym uczniom po to, żeby sami na pustej karcie zamalowali obrazek. Albo odwrotnie, możemy wydrukować puste okno, dajemy uczniom gotowy rysunek i zadaniem naszych uczniów jest to, aby ten kod tutaj zapisać. Więc zobaczcie Państwo, możemy w dwojaki sposób pracować z uczniami. Po pierwsze, możemy podać im już gotowy kod wygenerowany przez ten generator i uczniowie mają za zadanie zamalować odpowiednimi kolorami pola, albo dajemy im gotowy rysunek i nasi uczniowie muszą nanieść tutaj do tabeli współrzędne tego rysunku. I w taki sposób analogowo nasi uczniowie mogą pracować, a my wcześniej na generatorze przygotowujemy im te karty pracy. Przycisk drukuj, wydrukuje nam się automatycznie strona z obrazkiem, z kodem oraz pusta karta do kodowania. Kiedy chcemy wyczyścić wszystko, klikamy przycisk wyczyść. Czy to jest zrozumiałe? Cieszę się. Drodzy Państwo, bo chodzi też o to, że my z tego generatora, to ma służyć nam, jako nauczycielom, do tworzenia kart pracy, do tworzenia materiałów, ale równie dobrze z tego generatora możemy korzystać na lekcji. Wystarczy, że nasi uczniowie wejdą sobie na stronę, jeśli mają urządzenia, tak jak smartfony, czy tablety, czy komputery, wchodzą na stronę generatora, tak? I mogą śmiało już sami na lekcji tworzyć sobie takie rysunki, a zapewniam, że uwielbiają. Macie Państwo teraz chwilę czasu. Mam nadzieję, że jesteście na tyle kreatywni, że stworzycie jakieś fajne rysunki. Żałuję tylko, że niestety nie będziemy mogli pokazać innym, co stworzyliśmy, chyba że ktoś potrafi wrzucić szybciutko swoją kartę pracy do dysku Google, na dysk Google i udostępnić nam link do tej pracy, to będziemy przeszczęśliwi. Fajnie by było, żebyśmy się podzielili nawzajem tym, co wytworzymy. No a jeśli nam się nie uda, no to chociażby chciałabym, żebyście Państwo za chwilę napisali, co stworzyliście. Co stworzyliście i czy rzeczywiście to jest narzędzie, które wykorzystacie w swojej codziennej pracy. Mamy kilka minut teraz na to, żeby stworzyć swoją jakąś małą pracę, jakiś rysunek. Jabłko, nie wiem, biedronkę, domek, bałwanka już nie, bo nie pora teraz o bałwanki, ale na przykład kwiatka, motylka, coś, co jest przydatne i będzie przydatne za chwilę na Waszych lekcjach. Czyli kilka minut i zachęcam do tego, żeby z generatorem popracować. Świetne narzędzie, dlatego że świetnie nadaje się też na tablicy aktywnej. Jeśli uruchomimy i włączymy stronę z tym generatorem, no na aktywnej tablicy, no to nasi uczniowie z powodzeniem, czy też na monitorze dotykowym, z powodzeniem będą mogli sobie tworzyć, słuchajcie, taki obrazek właśnie na tej tablicy. Można
poprosić uczniów, żeby się połączyli w pary, można im dać jakiś konkretny czas na to, żeby stworzyli rysunek. Dzieci mogą tylko tworzyć obraz, a uczniowie, inna grupa na przykład ma za zadanie zapisać kod do tego rysunku. W taki sposób też możemy jak najbardziej działać. Możemy też dać dzieciom konkretny kod i poprosić o to, żeby podchodząc do aktywnej tablicy, ten kod jak gdyby przełożyli już na dany obrazek. Parasol, dokładnie, też może być parasol. Świetne pomysły macie Państwo, więc zachęcam słońce, prawda? Więc zachęcam do tego, żebyście teraz taki prosty rysunek sobie stworzyli. I tak jak powiedziałam, jeśli potraficie później tę kartę pracy wrzucić sobie na dysk albo ją zalinkować po prostu, to prosimy o linki do tych kart pracy. Chętnie z nich skorzystamy. Domek. Chmurka, dokładnie, słońca, wiosenny kwiatuszek. Dokładnie tak. Zobaczcie Państwo, narzędzie, które pozwala Wam dosłownie w kilka minut stworzyć świetną kartę pracy na lekcję. Ja do tej pory, kiedy nie było takiego generatora, to bardzo często przygotowując się do zajęć, czy do zajęć komputerowych, czy świetlicowych, czy też prowadząc dodatkowe zajęcia z programowania, często spędzałam naprawdę dużo czasu na tym, żeby taką kartę pracy przygotować, żeby coś wymyślić, żeby coś zakodować, a tutaj naprawdę w kilka minut mogę stworzyć sobie fajną kartę pracy, więc myślę, że narzędzie bardzo przydatne. Czasami nawet jedziemy, nie wiem, w autobusie, w pociągu, nudzimy się, możemy sobie wyciągnąć laptop, tablet i stworzyć sobie taką kartę pracy na następne zajęcia dosłownie w kilka minut. Zapewniam, że uczniowie też bardzo chętnie z tego generatora będą korzystać. Bardzo dziękujemy Maćkowi za to, że pomyślał o nas. Zresztą taka była jego motywacja, jak widział, że jego koleżanki, między innymi ja, męczymy się przy tworzeniu takich kart pracy, to pomyślał sobie, że warto byłoby nam stworzyć taki generator i który z pewnością ułatwi nam pracę. O, ktoś tutaj kotka będzie robił. Super. Chciałabym to zobaczyć. Pewnie nam się wszystkim nie uda. A ja może spróbuję jakieś jabłuszko. Może ono nie będzie takie piękne, jakbym chciała, ale chociaż spróbuję. To też taka odprężająca bardzo, myślę, też forma pracy. Ja już wiem z doświadczenia, że jeśli robimy z uczniami czasami na zajęciach, wykorzystujemy generator i prosimy o stworzenie jakichś konkretnych prac albo wręcz takich, które chcą sami, to w klasie jest naprawdę idealna cisza. Dzieci są maksymalnie skupione na swoim zadaniu. Ja akurat pracuję w szkole specjalnej, w związku z czym często właśnie te ćwiczenia percepcji wzrokowej, takiej koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej prowadzę. I to jest moim zdaniem świetna sprawa do tego, żeby właśnie taką formę zajęć z wykorzystaniem generatora prowadzić. Zobaczcie, dosłownie, o, zabrało mi kilka minut, bardzo krótko można by było powiedzieć, na to, żeby stworzyć, no tu coś pokombinowałam, nie podoba mi się,
żeby stworzyć jabłuszko. Nie wiem, czy Państwo widzicie. To jest moja karta pracy. Do tego automatycznie wygenerował mi się kod do mojej pracy. Ja jeszcze, chcąc udostępnić albo wysłać komuś tę pracę, mogę zrobić tak zwany zrzut ekranu, screenshot, print screen, zrobić screena i zapisze mi się on jako zdjęcie, jako JPEG i mogę wkleić sobie do Worda, czy tabelkę, czy też ten obrazek i innym osobom udostępnić. Automatycznie mogę go też wydrukować, co mniejszym czynie. I proszę zobaczyć, jeśli chcę wydrukować przygotowaną przeze mnie pracę, to na pierwszej stronie mam pustą kratownicę i kod, który dzieci muszą przerysować na tą kratownicę. Natomiast na drugiej stronie mam obrazek, który jest jak gdyby taką kartą kontrolną dla uczniów. Drukuję i na jutrzejsze zajęcia mam przygotowaną kartę pracy. Jak Państwu idzie? Jak Państwu idzie kodowanie? Czy udało się komuś z Was? Czy komuś z Państwa udało się już stworzyć jakiś fajny obrazek, jakąś kartę pracy? A, rozumiem. No rzeczywiście na telefonie jest trochę trudniej, aczkolwiek myślę, że też powolutku udałoby się to zrobić. Ja robiłam z uczniami na telefonach i z powodzeniem sobie dali radę. Czy potrzebujecie Państwo jeszcze chwilkę, czy możemy przejść sobie powoli do następnego narzędzia? Rozumiem, rozumiem, jak najbardziej. Dlatego fajnie na takie webinary jednak, jeśli Państwo macie możliwość, przychodzić. Czy też włączyć sobie laptop czy komputer, bo wtedy wygodniej jest, bo wtedy słyszycie Państwo i komfortowo możecie sobie pracować, aczkolwiek rozumiem, że nie każdy może, bo z tego co wiem, niektórzy z Państwa gdzieś jadą są w trakcie wycieczki, jedziecie Państwo autobusem i na telefonie słuchacie webinaru, co nas też bardzo, bardzo cieszy. Ja sobie założę tylko okulary i już możemy za chwilę dalej pracować. Poczekam na Państwa jeszcze momencik, żebyście mogli sobie dokończyć swoją pracę.
Ok, proszę teraz o informację. Czy wszystkim Państwu już udało się stworzyć obrazek? Udało się, świetnie. Więc przechodzimy sobie do kolejnej aplikacji. Tak jak obiecałam na początku, będzie to chmura wyrazowa. Z pozycji tego Padletu możecie Państwo wejść sobie na stronę i strona nazywa się wordart.com. A ja Państwu wrzucę za chwilę link i proszę, żebyście Państwo weszli sobie na tą stronę. Proszę sobie wejść na tą stronę. WordArt jest to platforma również interaktywna do tworzenia chmur wyrazowych. Co takiego są te chmury wyrazowe? Otóż chmury wyrazowe to takie, można powiedzieć, fajne, słowne kształty stworzone właśnie z jakiejś kompilacji słów. Dlaczego właśnie ta platforma? Bo ona jest rzeczywiście interaktywna. I kiedy stworzymy taką chmurę wyrazową, to ona świetnie będzie współgrała właśnie z tablicą czy z monitorem dotykowym, ponieważ dotykane słowa będą się podświetlały i powiększały. Po co tworzyć w ogóle taką chmurę wyrazową? Chmurę wyrazową możemy tworzyć po to, żeby na przykład utrwalić jakieś wyrazy. Na językach możemy stworzyć ją po to, żeby powtórzyć czy przećwiczyć słownictwo w języku na przykład angielskim. Jeśli przeczytamy z uczniami jakąś lekturę, omówimy jakąś powieść, jakieś dłuższe opowiadanie, możemy na przykład w formie chmury wyrazowej wypisać wszystkich bohaterów, którzy brali udział w tym opowiadaniu czy w danej lekturze. Możemy również poprosić uczniów o wypisanie jakichś rzeczowników albo synonimów słów, albo nie wiem, czasowników, przymiotników. Pomysłów na to, w jaki sposób taką chmurę wyrazową stworzyć, jest bardzo dużo. Może być ona również swego rodzaju ewaluacją jakiejś pracy. Możemy poprosić uczniów, aby zapisali jakieś słowa, które na przykład będą wyrazem ich opinii na temat przebiegu jakiejś lekcji, realizacji jakiegoś projektu, konkursu itd., itd. Ja ostatnio też z uczniami zrobiłam taką chmurę wyrazową, do tego, aby w kształcie serca, aby podziękować ich mamom za wychowanie i wpisali słowa wdzięczności do tej chmury wyrazowej, następnie ją wycięli, przykleili na piękny karton i mieli naprawdę świetne prace z okazji Dnia Mamy. Czy już jesteście Państwo na tej stronie? Świetnie. Bardzo się cieszę. I teraz mam taką propozycję, dlatego że ta platforma wymaga, drodzy Państwo, zalogowania się, zapisania się, czyli zarejestrowania. I ja bym była za tym, żebyśmy dokonali takiej rejestracji. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie stworzone przez Was chmury wyrazowe będą się zapisywały na Waszym koncie. Można oczywiście stworzyć chmurę wyrazową i ją po prostu zapisać na swoim komputerze, ale nie będziecie mieli już Państwo możliwości wrócić do tej chmury, żeby ją edytować. Jeśli macie założone swoje konto i taka chmura wyrazowa zapisze się na Waszym koncie,
to w każdej chwili macie możliwość, drodzy Państwo, edytowania tej chmury. To znaczy, że możecie w każdej chwili do niej wrócić, dopisać jakieś słowa. Możecie także na przykład usunąć słowa, które Wam nie pasują. Żeby zalogować się czy założyć konto do tego portalu, u góry po prawej stronie, tak jak pokazałam, mieliście tam przycisk Zapisz się albo Sign Up. Ja korzystam z przeglądarki Chrome, dlatego też ta strona automatycznie mi się tłumaczy. Ja nie znam też języka angielskiego, dlatego korzystam z automatycznego tłumaczenia stron w przeglądarce Chrome. W związku z czym automatycznie mam też tę stronę przetłumaczoną. Wy Państwo logujecie się, no i teraz ci z Państwa, którzy mają założonego Facebooka, mogą jednym przyciskiem kliknąć Zaloguj przez konto Facebook. I wystarczy potwierdzić, że tak, i już macie Państwo to konto założone. Ci z Państwa, którzy nie mają konta na Facebooku, muszą zalogować się tradycyjnym sposobem, to znaczy przez e-mail, hasło. Zakładamy konto przez e-maila, wpisujemy e-maila, hasło, potwierdzamy hasło. I jedna ważna rzecz, że aby potwierdzić założenie konta, będziecie Państwo musieli się zalogować do Waszej poczty i potwierdzić link aktywacyjny. Często ten link aktywacyjny trafia do spamu, w związku z czym, jeśli nie dostaniecie wiadomości do ogólnych swoich wiadomości, wtedy należy wejść do folderu spam i tam potwierdzić link aktywacyjny. Macie Państwo teraz chwilkę na to czasu, żeby to konto sobie założyć. Polecam, żeby konto jednak zakładać, dlatego że tak jak mam, znowu my jako nauczyciele tworzymy sobie bazę materiałów, pomocy. Nigdy nie wiemy, po co i w kiedy, w jakiej chwili ta chmura, którą stworzyliśmy, przyda nam się na konkretne zajęcia. My taką chmurę możemy wykorzystać interaktywnie na tablicy, że uczniowie będą podchodzić, odczytywać pewne słowa, nie wiem, tworzyć liczbę pojedynczą, na przykład od rzeczowników, określać rodzaj, określać, nie wiem, tworzyć, pisać czasowniki i następnie odmieniać je przez osoby, czy też rzeczowniki przez przypadki. Różne rzeczy możemy z tymi chmurami wyrazowymi robić. Jeśli się komuś nie uda założyć konta, no to trudno, ale spróbować, myślę, możemy. Jeśli założycie konto, to zobaczcie Państwo, będziecie mieli taki pasek nawigacyjny. Moje chmury, które do tej pory stworzyłam w tej zakładce, o, proszę zobaczyć, to są wszystkie chmury, które do tej pory stworzyłam i one mi się automatycznie będą ładowały i w każdej chwili będę mogła sobie je zmienić. Chwilkę poczekam, aż Państwo sobie to konto założycie. Jeśli będzie potrzeba pomocy, to proszę mówić, krzyczeć, wołać. Chętnie pomogę. To jest naprawdę bardzo szybko. Ci z Państwa, którzy mają Facebooka, zrobią to dosłownie w minutę, klikając Zarejestruj się przez Facebook i już będą mieli to konto założone. Natomiast ci z Państwa, którzy nie mają Facebooka, proponuję założyć konto przez e-maila. Jeszcze taka jedna podpowiedź, żebyście Państwo przy zakładaniu kont starali się używać tego samego e-maila, tego samego hasła, to znacznie ułatwia nam później logowanie się do tych platform i nie dzieje się coś takiego, że zapominamy hasła, zapominamy na jakiego maila czy na jaki login było założone nasze konto. Warto ciągle zakładać konto na tego samego maila. Proszę później o sygnał, jeśli Państwo już założycie te swoje konta, że jesteście gotowi do pracy i pokażę, w jaki sposób możecie sobie
taką chmurę wyrazów stworzyć na interaktywnej tablicy i z niej później korzystać. Super. Pani Małgosia już ma stworzone konto, bardzo szybko poszło. Czekamy na pozostałe osoby. Dobrze. Czy możemy już w takim razie przejść do pracy? Czy jeszcze potrzebujecie Państwo dosłownie chwileczki, żeby to konto założyć? Chciałabym, żeby każdy z Państwa miał okazję, miał szansę równo z nami taką chmurę wyrazową dzisiaj stworzyć. Może się zdarzyć, że czasami ta aktywacja konta nie dotrze do Państwa, prawda? Że będzie trzeba poczekać kilka minut na to, żeby to konto zostało aktywowane, żeby przyszedł mail. Więc nic nie szkodzi. Ważne, że Państwo to konto założyliście już przy następnym razie, ono będzie aktywne. W razie czego dzisiaj stworzycie sobie chmurę bez konta i ją po prostu zapiszecie na swoim komputerze, a następnym razem już to konto będziecie mieli gotowe. W związku z czym myślę sobie, że możemy przejść do tworzenia takiej chmury wyrazowej. Możemy? Jesteście Państwo gotowi, żeby przejść już na platformę i działać? Dobra. Zobaczcie, drodzy Państwo, jesteśmy na głównej stronie WordArt. Jesteśmy na głównej stronie. Mamy taki zielony przycisk. Jeśli Państwu się nie przetłumaczyła strona, to macie przycisk Create. Jeśli strona się przetłumaczyła, mamy przycisk Stwórz teraz. Kliknijcie proszę ten przycisk Stwórz teraz. Następnie w czerwony przycisk Stwórz i przejdziemy do takiego głównego okna roboczego. Każdy z Państwa powinien być na tym głównym oknie, który posłuży nam właśnie do stworzenia takiej chmury wyrazowej. Jeśli włączycie tę stronę na tablicy aktywnej, bądź też na ekranie dotykowym, też na monitorze dotykowym, też uczniowie będą mogli tworzyć taką chmurę jak najbardziej. To wcale nie musi być tak, że Wy Państwo wcześniej w domu dla nich tę chmurę przygotujecie. Absolutnie nie. Oni podczas lekcji również taką chmurę mogą tworzyć. Czy jesteście Państwo wszyscy na tej stronie? Zobaczcie, spójrzcie proszę, będę pokazywała krok po kroku, jak taką chmurę stworzyć i proszę, żebyście Państwo razem ze mną pracowali i ze mną tę chmurę tworzyli. Po lewej stronie mamy takie okno, do którego będziemy wpisywali nasze słowa. Wymazujemy słowo Word i wpisujemy swoje słowo, które ma być składową tej naszej chmury wyrazowej. Ja na przykład stworzę sobie chmurę z imionami dzieci. Zbliża się Dzień Dziecka, w związku z czym jak najbardziej, myślę, będzie to fajna chmura z imionami dzieci do tego, żeby później z tą chmurą popracować już na kolejnych lekcjach. Zobaczcie, wpisuję sobie słowo Ania, Enterem przechodzę do następnego okna, wymazuję to, co już jest.
Enterem przechodzę i dodaję tyle okien, ile jest mi potrzebne w mojej chmurze. Proszę bardzo, stwórzcie Państwo, wpiszcie sobie proszę kilka słów do Waszej chmury wyrazowej. Postarajcie się też stworzyć taką chmurę wyrazową, która przyda Wam się na Wasze lekcje. Chmura wyrazowa może być również stworzona z liter. Może być także stworzona z cyfr, z prostych słów, z sylab. Możecie Państwo też taką chmurę wykorzystać na przykład do rozpoznawania liter, albo do rozpoznawania liczb, albo do nazywania liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie do wykorzystania na każdej lekcji. I proszę wpisać kilka takich słów. Niech będzie mniej więcej 10. Poczekam na Państwa. Mam nadzieję, że już Państwo macie wpisane słowa. Popatrzcie proszę, co dalej. Kiedy mamy już wpisane słowa, możemy sprawić, żeby każde nasze słowo miało inny kolor. Będzie to wtedy bardzo kolorowa, atrakcyjna dla dzieci chmura. Możemy też tak zrobić, że na przykład częścią składową chmury wyrazowej będą przymiotniki, rzeczowniki i czasowniki i od razu możemy dać takie zadanie uczniom, że wszystkie rzeczowniki mają być zapisane w kolorze czerwonym, czasowniki w kolorze zielonym, a na przykład przymiotniki w kolorze niebieskim. Jak ten kolor danego wyrazu zmienić? Przy wyrazie mamy kolumnę kolor, klikamy na kolor, proszę zobaczyć, pojawi nam się tabela z kolorami, musimy Apple potwierdzić, że tak, chcemy ten kolor na szarym tle i odklikujemy w puste miejsca. Apple potwierdzamy. Czy Apple? Angliści wiedzieliby lepiej. Proszę bardzo, tworzę sobie taką chmurę wyrazową. Mogę też w ten sposób, że o, wybieram sobie na tym dużym oknie też jak gdyby nasycenie danego koloru. Proszę zobaczyć i też potwierdzam. Zróbcie proszę tak, aby w waszej chmurze wyrazowej każde słowo miało inny kolor. Czekam jeszcze chwilkę. Czy już możemy dalej? Czy macie Państwo zapisane słowa i kolory zmienione w naszej chmurze? Dobra, to jedziemy dalej. Proszę zobaczyć. Teraz będziemy wybierać kształt dla naszej chmury. Warto, aby chmura przybierała taki kształt, który jest jak gdyby ma jakąś spójność z tym, co znaczą słowa w tej chmurze. Czyli na przykład, jeśli ja mam imiona dzieci i zobaczcie, te nasze kształty mamy w zakładce shape. Warto, żeby ta chmura miała jakiś
związek z dziećmi. No, czyli to może być typowo na przykład, nie wiem, jakaś buzia dziecięca, to może być jakaś zabawka. Mam jakąś dziewczynkę i chłopca, wybiorę może dziewczynkę i to będzie kształt mojej skóry. Następnie zakładka fonts, wybieram sobie czcionkę, którą chcę, aby była w mojej chmurze. Pamiętajcie jednak Państwo, że nie wszystkie czcionki będą posiadały polskie znaki, w związku z czym musimy przed wydrukowaniem czy przed zapisaniem takiej chmury sprawdzić, czy dobrze nam się ta chmura wytworzyła. Jeśli nie, to w każdej chwili możemy jeszcze czcionkę zmienić. Layout, czyli ustalamy sobie, w jaki sposób mają być ustawione nasze wyrazy, czy w pozycji horyzontalnej, pionowej, poziomej, nie wiem, ukośnej, mieszanej. I następnie, kiedy już mamy to zrobione, klikamy w czerwony przycisk wizualizacja. Klikamy w przycisk wizualizacja i proszę zobaczyć, mam już moją chmurę stworzoną. Proszę spróbować stworzyć swoją. Czy udało nam się już stworzyć taką chmurę? Myślę, że nie przerwało. Ja po prostu na chwilę wyłączyłam kamerkę i wyłączyłam głos, po to, żebyście sobie mogli Państwo stworzyć tę chmurę. I dałam Wam chwilę przerwy. To jest moja chmura wyrazowa, zobaczcie. I tak jak wspomniałam, ja tu oczywiście mam mały ekran, ale zobaczcie, dzieci, kiedy podejdą do tablicy i nacisną ręką na konkretne słowo, które będą musieli odczytać, to to słowo się powiększy. Od razu zwróćcie uwagę, że wybrałam czcionkę, która nie ma polskich znaków. Widzicie? Miałam Staś i na końcu si jest o, w formie takiego znaku, więc od razu wchodzę w zakładkę Fonts. I zmieniam sobie czcionkę na inną po to, żeby sprawdzić, czy ona ma polskie znaki. Jeśli cokolwiek będę zmieniała w swojej chmurze, mogę zmienić w każdej chwili kształt, kolory, mogę dodać jeszcze słowa, mogę zmienić czcionkę, to za każdym razem, kiedy coś zmienię, to klikam u góry na ten czerwony przycisk wizualizacja. I zwizualizuje mi na nowo to, co poprawiłam. Mam Staś z polskimi znakami, więc zostawiam tę czcionkę. Jak najbardziej taka chmura wyrazowa może być. Czy Państwu udało się stworzyć taką chmurę wyrazową? Oczywiście, no to super, bardzo się cieszę. Pani Terenia jest też, widzę, witam. Teraz dopiero odczytałam Wasze niki.
Z bólem? Pani Doroto, co takiego tam się zadziało, że z bólem? Może jeszcze raz musiałabym coś. Też zrobiła pani Agata imiona. Super. Może mam powtórzyć coś, może coś było niezrozumiałe, albo coś tam państwu nie wychodzi. To ja chętnie jeszcze raz pokażę. Proszę pisać na bieżąco. To jest spotkanie warsztatowe i po to tutaj jesteśmy, żebyśmy wspólnie się czegoś nauczyli. Aha, bo przerwało, ale jest ok. No to super. Czyli drodzy państwo, jeszcze raz pokażę teraz. Tak szybciutko, pominając krok po kroku, co robimy, żeby stworzyć chmurę, i pokażę, w jaki sposób zapisać taką chmurę. Ale wracamy do początku. Czyli jeszcze raz, być może dla tych, u których coś zerwało połączenie, pokażę, co trzeba zrobić. W zakładce Word wpisujemy słowa, prawda? Jedno po drugim. Przechodzimy do kolejnego wiersza, klikając Enter. Możemy zmienić przy każdym słowie kolor tego wyrazu, tego słowa. Klikamy w ten sposób, zmieniamy w ten sposób, że klikamy obok na ikonce obok słowa, wybieramy konkretny kolor i zatwierdzamy przy danym słowie. Następnie u dołu, wybierając zakładkę Shapes, możemy wybrać sobie kształt naszej chmury. Zobaczcie też Państwo, że po lewej stronie macie różne kategorie tych kształtów, żeby nie szukać skór, tu mamy jakieś piraci, muzyka, serca. O, ja kliknę sobie serce i zrobię wizualizuj, to moja chmura za chwilę zamieni się w serce. Mogę też, jeśli nie ma kształtu, które chciałabym, aby przybrała moja chmura, mogę ten kształt dodać przez dodanie zdjęcia. Klikam Add Image. Ładuję sobie z komputera open, czyli otwórz zdjęcie z mojego komputera, dany kształt, dodaję do tego programu i mogę stworzyć chmurę w kształcie, którym bym chciała. No i teraz zobaczcie, mamy już super chmurę wyrazową. Mogę na tej chmurze pracować na tablicy interaktywnej, ale mogę także tę chmurę pobrać do siebie na komputer. Ona mi się zapisze w formacie JPG, czyli w formacie zdjęcia. Mogę to w każdej chwili wydrukować. Mogę sobie to wkleić do karty pracy i na przykład dać uczniom, wypisz wszystkie rzeczowniki, albo nie wiem, wypisz z chmury wyrazowej nazwy zwierząt, cokolwiek Państwo akurat będziecie potrzebowali na daną lekcję. Mogę także wysłać do drukarni, która zajmuje się drukowaniem nadruków na koszulkach i zrobić sobie taką spersonalizowaną koszulkę ze własną chmurą wyrazową. Zobaczcie, jak pobrać taką chmurę na komputer. Klikam sobie Download i wybieram sobie JPEG, czyli format JPG zdjęcia. Zapisuję u siebie na komputer i moja chmura wyrazowa jest już w formie JPEG-a, czyli w formie zdjęcia u mnie na komputerze. Pobieranie, klikam pobieranie, JPEG i zapisuję u siebie na komputerze. Oprócz tego, ta chmura wyrazowa, tak jak wspomniałam na początku, jeśli mamy utworzone konto, zapisze się w zakładce Moje chmury. Proszę zobaczyć, ostatnia chmura, którą sobie. Wróćmy jeszcze raz, którą sobie zapisałam, pojawi się. A, nie zapisałam, przepraszam, nie zapisałam sobie tej chmury. Teraz muszę to zrobić. Muszę to zrobić przez przycisk Save. Zapisana i dopiero mogę poszukać ją w moich chmurach. O, proszę bardzo, jest zapisana na moim koncie i zobaczcie Państwo. Ona jest edytowalna. Mogę dodać kolejne wyrazy, mogę coś usunąć. O, w ten sposób. I po każdym jakiejś zmianie mogę zapisać ponownie to, co zrobiłam. Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące tej chmury wyrazowej? Proszę o informację, czy wszystko wiadomo.
Czy mam może jeszcze Państwu doprecyzować, wyjaśnić, dopowiedzieć? Jeśli nie, to będziemy przechodzić dalej. Dobrze. Super, bardzo się cieszę. Mam tylko jeszcze takie pytanie. Jak myślicie Państwo, czy wykorzystacie taką chmurę wyrazową u Was na lekcji, albo nie wiem, na zajęciach pozalekcyjnych, na świetlicy? Jeśli tak, to jakie są Wasze pomysły na wykorzystanie takiej chmury na lekcji? Jak Wy byście taką chmurę wykorzystali? Chociaż po jednym przykładzie, napiszcie proszę. Może to też będzie inspiracja dla nas, jak my możemy tę chmurę jeszcze wykorzystać. Nazwy czynności, dokładnie, można. Leśne zwierzęta, super. Przy temacie pory roku. Zobaczcie, proste narzędzie tak naprawdę, a sposobów na to, w jaki sposób wykorzystać, jest naprawdę bardzo wiele. Działania matematyczne, trudności ortograficzne, świetnie, bardzo dobrze, dokładnie tak. Zobaczcie Państwo, że to nowoczesne technologie to nie jest sposób na zastępowanie tradycyjnych metod, absolutnie nie. Nie chodzi o to, żeby teraz znowu przenieść się z wszystkim na interaktywne tablice. Bardziej chodzi nam o to, o właśnie liczba mnoga do rzeczownika, jak najbardziej, aby zainteresować dziecko tematem, żeby w taki atrakcyjny sposób utrwalić jakieś treści poznawane właśnie, albo wiecie Państwo, my prowadzimy bardzo dużo zajęć rewalidacyjnych w szkole specjalnej i często te zajęcia rewalidacyjne są już na 7-8 godzinie. Trzeba naprawdę wielu starań nauczyciela, żeby zainteresować dziecko na tyle, żeby już na tej 7 czy 8 godzinie chciało to dziecko pracować efektywnie. Nie tylko, wiecie Państwo, biernie, ale efektywnie, żeby ono było aktywne i żeby rzeczywiście chciało pracować, no bo bardzo często jest tak, że są oni już po prostu zmęczeni. Kiedy zaproponujemy taką formę pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to zapewniam Państwa, że dzieci bardzo chętnie będą chciały korzystać z takiej formy pracy. Ok, drodzy Państwo, chciałabym, abyśmy teraz przeszli do następnego narzędzia. Wyłączam sobie już te chmury, nie wracamy do nich. Będzie to platforma odtwórcza. Platforma się nazywa DigiPuzzle. Już Państwu wrzucam link na czat. Wejdźcie sobie, proszę Państwa, na tę stronę. To jest platforma do gier odtwórczych. To znaczy nie musicie Państwo sami tworzyć materiałów i sami tworzyć ćwiczeń, tylko korzystacie z gotowych już ćwiczeń, które na tej platformie się znajdują. Proszę zobaczyć, ile rodzajów, ile kategorii różnych ćwiczeń znajduje się na tej platformie. To też jest platforma w języku angielskim, ale tak jak już wspomniałam na początku, w przeglądarce Chrome z pewnością nam się to przetłumaczy. Zobaczcie, klikając na przykład na zakładkę Lato, macie mnóstwo ćwiczeń z tej kategorii. Są to ćwiczenia typu odsłoń obrazek, puzzle, połącz kropki, labirynty, kolorowanki, zagadki, właściwie baza niezliczonych, świetnych, kreatywnych, edukacyjnych ćwiczeń. Macie Państwo gotowy materiał na zajęcia wyrównawcze, na zajęcia rewalidacyjne, na zajęcia świetlicowe. Nic nie musicie robić. Wystarczy przejść teraz przez te wszystkie kategorie i przejrzeć sobie, jakiego rodzaju są to ćwiczenia. Wejść śmiało w konkretne ćwiczenie. Zawsze mamy jakieś polecenie. Chwilę odczekamy, aż
pojawi nam się jakieś zadanie i możecie Państwo sobie to zadanie poćwiczyć i pograć. Macie Państwo teraz kilka minut na to, żeby z platformą DigiPuzzle popracować, przejrzeć sobie wszystkie zasoby. Ja wyłączę sobie na chwilę kamerkę i mikrofon i też jeszcze przygotuję kolejne ćwiczenia i kolejną platformę, a Wy, drodzy Państwo, w międzyczasie możecie sobie przejrzeć platformę DigiPuzzle. Zachęcam i polecam, bo naprawdę mnóstwo ciekawych ćwiczeń. Proszę się nie denerwować, że coś zerwało. Jak Państwa wrażenia po przejrzeniu ćwiczeń na platformie DigiPuzzle? Myślę, że na ten poziom takiej edukacji wczesnoszkolnej to świetny materiał do pracy. Różnorodność ćwiczeń, dość fajna kolorystyka, grafika. Jedynym mankamentem niestety tej platformy jest to, że są reklamy. Ale drodzy Państwo, coś za coś. Jeśli mamy darmowe portale, platformy, no to niestety musimy się nastawić na to, że będą reklamy, prawda? Chcemy korzystać z darmowych, bo niestety nie wszystkie dzieci jest stać na to, żeby korzystać z płatnych platform i tak samo nauczycieli i szkoły, w związku z czym musimy pogodzić się z tym, że na tych platformach będą reklamy. Dokładnie tak jak mówi pani Lucyna, świetna zabawa. Ja też często wchodząc na tą platformę, żeby przygotować się do zajęć, przeglądam sobie jakieś fajne ćwiczenia, które ewentualnie mogłabym wykorzystać następnego dnia, chcąc nie chcąc zawsze zabawię tam trochę dłużej, bo sama nawet dla siebie, dla relaksu, dla zabawy porozwiązuję niektóre z nich. Zauważcie Państwo, że fajnie, bo mamy platformę, bo mamy ćwiczenia z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, mnóstwo ćwiczeń na logiczne myślenie, na orientację przestrzenną, do usprawniania percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Także myślę, że każdy nauczyciel znajdzie coś fajnego dla siebie. Często też chcielibyśmy naszym uczniom jako zadanie domowe podać jakąś fajną alternatywę zamiast kolejnej kserówki czy karty pracy, bo wiemy przecież, że nasze dzieci lubią pracować z nowoczesnymi technologiami i zamiast siedzieć i grać w strzelanki, prawda? Zamiast grać w kolejne strzelaniny i bezsensowne gry, to warto, żeby może w ten sposób spędziły wolny czas i na tym tablecie ulubionym czy komputerze mogły w ten sposób popracować. Jeszcze chwilę Państwu zostawię czasu.
Szkoda, że po angielsku, ale tak jak Państwu powiedziałam, jeśli włączycie Państwo sobie przeglądarkę Chrome i w ustawieniach zaznaczycie, że automatyczne tłumaczenie strony, to naprawdę proszę mi wierzyć, że wszystko będzie w języku polskim, bo ja mam przetłumaczone to na język, zobaczcie, multiplikacja, alfabet, zegary, rachunkowość, matematyka do 10, do 20, frakcje, matematyka, topografia, przedszkole, pisanie na maszynie, czytanie, jeszcze gry, wiosna, lato. I te zakładki, te kategorie, one się też zmieniają często, czyli baza ćwiczeń jakby przyrasta, zmienia się bardzo często, w związku z czym mamy tę pewność, że dzieci rzeczywiście mają do wyboru mnóstwo fajnych, ciekawych gier. Jest to też swego rodzaju inspiracja do tego, abyśmy my, nauczyciele, przygotowali sobie. Tak, da się, tylko że nie wiem, czy Bozaili przetłumaczy Państwu tę stronę. Nie wiem, nie jestem pewna. Wiem, że przeglądarka Chrome z pewnością tego tłumacza ma. Bozaila niekoniecznie, nie wiem tego. Nie korzystam z tej przeglądarki. Ale drodzy, za chwilę polecę Państwu kolejną aplikację, która sprawdzi się równie fajnie i równie dobrze w Waszej pracy. I to jest aplikacja, chwileczkę, która się nazywa, być może ją znacie, Pisu Pisu. Platforma. Proszę, wrzucam kolejny link. Świetna też do pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Pokategoryzowane pomoce dydaktyczne na klasę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I zobaczcie, wystarczy wybrać sobie zakres trudności klasy i macie Państwo interaktywne ćwiczenia. Interaktywne ćwiczenia. Najczęściej są to ćwiczenia z kategorii języka polskiego, ale mamy także inne gry edukacyjne. Na przykład nauka słowne zabawy, nauka liter, opowiadania, mamy słowne zabawy, mamy ćwiczenia pisania na klawiaturze. Wystarczy kliknąć na konkretną kategorię i na przykład mamy ćwiczenia na doskonalenie umiejętności ortograficznych. Dzieci automatycznie po dobrze wykonanym ćwiczeniu otrzymują informację zwrotną. Platforma Pisu Pisu, link do platformy Państwu wrzuciłam. Też macie Państwo chwilę na to, przejrzeć sobie te zasoby. Chcąc wrócić do strony głównej na platformie, klikamy po lewej stronie portalu na ten napis Pisu Pisu i przechodzimy do strony głównej. Następnie na tym kolorowym obrazku, on jest interaktywny, czy jak dzieci podejdą sobie do tablicy, to też on będzie działał. Klikamy na przykład na literki, wybieramy konkretną literkę do ćwiczeń i proszę zobaczyć, oprócz tego, że mamy ćwiczenia interaktywne, mamy też gotowe materiały do druku. Możemy sobie pobrać taką kartę pracy, wydrukować i Państwo macie gotowy materiał do pracy na lekcji. Też troszeczkę czasu pewnie zajmie nam, aby przejrzeć tę platformę, ale jak już Państwo sobie przejrzycie, zobaczycie, to rzeczywiście stwierdzicie, że mnóstwo materiału i pomocy.
Znaliście Państwo wcześniej tę platformę? No to fajnie, cieszę się, że to jest nowość. Tak jak widzicie Państwo, poruszanie się po platformie nie jest trudne, nie sprawia to też dzieciom kłopotu, a naprawdę ilość ćwiczeń jest bardzo duża, no i swobodnie możemy szczególnie te treści, umiejętności, przepraszam, polonistyczne z dziećmi ćwiczyć. Odpowiednikiem tej platformy PiSu, na której w szczególności mamy ćwiczenia edukacji polonistycznej, mamy drugą opcję, platformę, która nazywa się Madzo. Myślę, że niektórzy z Państwa tę platformę znają. Ci, którzy nie znają, zachęcam do jej poznania. Wrzuciłam link do tej platformy. Na platformie Madzo, podobnie jak na PiSu, mamy skategoryzowane materiały do pracy z uczniami. W szczególności są to właśnie teraz treści matematyczne. Proszę zobaczyć, też interaktywne ćwiczenia. Pogrupowane, pokategoryzowane ze względu na stopień trudności, na treści, na działy, które przerabiamy. Proszę sobie je też przejrzeć. Zasoby platformy Madzo. Świetnie, cieszę się, że niektórzy z Państwa nie znają. No to jest okazja do tego, żeby platformę poznać. Chwileczkę daję też. Daję Państwu tę możliwość, żebyście mogli sobie przejrzeć. Zanim przejdziemy do kolejnych platform. OK. Myślę, że zbliżający się długi weekend będzie taką okazją do tego, żeby te platformy sobie jeszcze dokładnie przejrzeć, przeanalizować, dlatego że, drodzy Państwo, szkoda mi teraz trochę czasu, żebyśmy je przeglądali tak szczegółowo, bo mam do pokazania jeszcze naprawdę wiele fajnych, ciekawych platform, które myślę, że z powodzeniem również wykorzystacie na swoich zajęciach. Kolejna platforma, którą chciałabym, żebyście Państwo poznali, to jest taka platforma, która się nazywa Math Learning Center i to jest platforma, na której dzieci na aktywnej tablicy, na interaktywnej tablicy mogą tworzyć świetne tangramy,
mogą tworzyć rysunki z różnych figur geometrycznych. Dodatkowo na tej tablicy mogą zapisywać różne informacje, wzory, na przykład na pola i obwody figur. Mogą także skorzystać z takiego interaktywnego kątomierza i mierzyć kąty danych figur. Wejdźcie sobie, proszę Państwo, na ten link, który przed chwilą udostępniłam. Przeniesiecie się do tej platformy. Zobaczcie, to też darmowa platforma. Ja ją sobie nazwałam, że to jest platforma figury geometryczne. Na tym padlecie, który Wam udostępniłam, macie. Jak z niej korzystać? Wystarczy, że przeniesiemy sobie daną figurę geometryczną na nasze pole robocze. Możemy każdą figurę obracać, możemy nią manipulować, dzięki czemu mamy możliwość naprawdę tworzenia fajnych rysunków, prawda? Dzieci mają naprawdę, są bardzo kreatywne, mają dużą wyobraźnię, więc mogą tworzyć rakiety. Możemy na przykład dać zadanie, że tylko na przykład mają stworzyć jakąś konkretną budowlę z pięciu trapezów, dwóch równoległoboków, trzech kwadratów i czterech trójkątów, prawda? I dzieci naprawdę stworzą fajne rzeczy. Dodatkowo na dole mamy taką możliwość skorzystania z tej bazy takich różnych narzędzi. Możemy coś zapisywać, możemy też tworzyć z prostych, zobaczcie, figury. Jak nam się coś nie podoba, wymazujemy. Możemy także skorzystać z kalkulatora. Możemy, to co powiedziałam wcześniej, te nasze figury geometryczne, które dodamy, na przykład możemy zmierzyć ich kąty. Możemy też wstawić tutaj jakąś figurę, czy obrócić ten kątomierz. O, i teraz to kombinuję w taki sposób, żeby zmierzyć konkretną figurę. Proszę bardzo. Możemy nim sobie manipulować. I w taki sposób go ustawić, aby daną figurę czy kąt w danej figurze zmierzyć. Proszę sobie pokombinować, zobaczyć, odmierzyć. Możemy dodatkowo dodać inne figury. Możemy także dać cienie figur, a następnie cienie obrazków, a następnie z mniejszych figur utworzyć, czy wypełnić ten cień mniejszymi figurami, mniejszymi elementami. Myślę, że też bardzo fajna, kreatywna platforma na zajęcia matematyczne. Czy znaliście Państwo tę platformę? Nie. No to cieszę się, że coś nowego. Jak myślicie, czy do wykorzystania na Waszych lekcjach? Może macie jakieś propozycje? No to się cieszę. Na rewalidacji, prawda? Jak najbardziej. Ale na matematyce czy na edukacji? Na zajęcia wyrównawcze. Jak najbardziej. Cieszę się, że się przyda.
Przejdźmy sobie jeszcze do innej, słuchajcie, do innej platformy. Bardzo podobna platforma, też z tego samego portalu, znaczy to jest ta sama platforma właściwie, tylko że inne ćwiczenie. Oś liczbowa. Na platformie Math Learning Center. Ja kliknę tutaj, wrzucę Państwu link do tej osi liczbowej. I zobaczcie sobie, jak fajnie można wykorzystać tę oś liczbową na zajęciach. Dzieci mogą rysować przeskoki. Mogą liczyć na osi liczbowej. O, proszę bardzo. Mogą też tworzyć grafy. Tu. Możemy też mieć, o, zaznaczyć sobie gotową ilość pól przesunięcia na osi liczbowej. Możemy także stworzyć oś liczbową bez zaznaczonych wcześniej liczb i te liczby nanoszą sami uczniowie. Tutaj możemy, zobaczcie proszę, zaznaczyć sobie, czy nasza oś liczbowa ma mieć podziałkę co 1 stopień, co 2, co mogą być zaznaczone też ułamki, może być bez numerów. To wszystko zależy, w jaki sposób chcemy z naszymi uczniami pracować. Proszę sobie przećwiczyć. Mam nadzieję, że dacie radę. Też do wykorzystania jak najbardziej na zajęciach, prawda? Na zajęciach matematycznych, wyrównawczych, rewalidacyjnych. Fajne narzędzie, interaktywne. Też nawet do demonstracji. Już nie musimy rysować na tablicy takiej osi liczbowej, tylko przy wprowadzaniu tego rodzaju tematów możemy wykorzystać właśnie tę stronę do tego, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób zapisujemy liczby na osi, w jaki sposób możemy dodawać liczby na osi i tak dalej. Zobaczcie Państwo, przejdźmy dalej, bo szkoda czasu. Koniecznie muszę Wam pokazać, jest też taka platforma z matematycznymi ćwiczeniami, która się nazywa Visions.com. Być może po angielsku ona inaczej brzmi, ale tak jak powiedziałam na początku, ja angielskiego niestety nie znam. Wrzucam Państwu link do kolejnej platformy z gotowymi interaktywnymi ćwiczeniami. W tym przypadku jest to nauka zegara. Nasi uczniowie w szkole specjalnej mają naprawdę bardzo duże problemy w opanowaniu umiejętności rozpoznawania godzin na zegarze i my już na wszelkie sposoby tę umiejętność z nimi ćwiczymy i w analogowy sposób, i elektroniczny, i z wykorzystaniem tabletów, i demonstracyjnych zegarów, ale również w postaci takich interaktywnych platform. I ta platforma spodobała mi się bardzo. Dlatego, że po pierwsze, przejrzysta, nie zaburzają reklamy ćwiczeń. I zobaczcie, wystarczy, że dziecko na tablicy interaktywnej chwyci tu za to kółko na końcu wskazówki i może tymi wskazówkami manipulować. Może nimi przesuwać i manipulować. Może także, zobaczcie, losować sobie czas, który będzie musiało wskazać na jaka to godzina na zegarze. Może także nastawić odpowiednią godzinę na zegarze, wpisać jaka ma być godzina i na zegarze ta godzina się pojawi. Także wiele ćwiczeń z wykorzystaniem tej tablicy jak najbardziej
może zrobić. Zobaczcie, przećwiczcie. Możemy przejść dalej? Proszę o informację, czy jestem w ogóle słyszalna? Dobra. Drodzy Państwo, koniecznie musicie poznać platformę, która nazywa się e-doświadczenia. Wiem, że w nauczaniu wczesnoszkolnym bardzo często Państwo robicie z uczniami różne fajne doświadczenia i dzieci uwielbiają takie lekcje i jak najbardziej jestem za, żeby w taki realistyczny, naturalny sposób takie doświadczenia z dziećmi prowadzić, ale nowoczesne technologie dają nam także taką możliwość, że jeśli nie zawsze mamy możliwość przeprowadzenia w takim naturalnym środowisku, czy też z wykorzystaniem naturalnych składników konkretnych doświadczeń, a nawet niektórych nie da się, no bo nie mamy takich przyrządów, to macie Państwo platformę, która nazywa się e-doświadczenia i możecie naprawdę pokazać dzieciom wspaniałe doświadczenia, właśnie które pokazane są w taki bardzo przyjazny sposób. Są to doświadczenia na przykład na drgania mechaniczne, są to doświadczenia na obliczanie drogi, prędkości, czasu i tak dalej, i tak dalej. Możecie Państwo przejrzeć sobie, zobaczyć, w jaki sposób takie e-doświadczenia na tej platformie możemy z dziećmi przeprowadzać. One są oczywiście interaktywne. Mamy zawsze podgląd takiego e-doświadczenia, ale oprócz tego jest żywe doświadczenie, które pokazuje, co się musi zadziać, żeby dane zjawisko powstało. Bardzo często też mamy, drodzy Państwo, opis właśnie naukowca, jego biografię, który dane doświadczenie stworzył, opisał, udowodnił. Przyjrzyjcie sobie tę stronę, polecam. Przejdźmy dalej. Możemy dalej? Za chwilę zrobię krótką przerwę, dosłownie pięciominutową, tylko taką na oddech przed końcem jeszcze. Chyba, że nie zdążymy. Zobaczcie Państwo, kolejna platforma z interaktywnymi ćwiczeniami gotowymi, takimi ćwiczeniami do nauki symetrii. Proszę sobie zobaczyć. Prosta platforma. Zadaniem uczniów jest po prostu wskazanie drugiej części figury tak, aby była to figura symetryczna. Proste ćwiczenie wprowadzające w świat symetrii. Tych ćwiczeń jest tutaj kilka. Mamy kształty, mamy obrazki i zestaw. Już troszeczkę trudniejszych ćwiczeń. Uczeń po dobrze wykonanym ćwiczeniu otrzymuje informację zwrotną.
że dane ćwiczenie zostało dobrze przygotowane. Dosłownie jeszcze dwie platformy, o których tylko wspomnę i chciałabym jeszcze, żebyśmy stworzyli sobie coś. Zobaczcie Państwo, koniecznie musicie pamiętać o takim, tylko poszukam, czy ja mam tutaj, o platformie, która się nazywa Pistacja, Pistacja TV. Jest to platforma, która zawiera mnóstwo instruktażowych filmików, tutoriali, instruktaży dla dzieci, dla uczniów, właśnie dotyczących matematyki, w szczególności działań matematycznych. Wejdźcie sobie Państwo na tę stronę i zobaczcie, w jak fajny sposób dzieci otrzymują informacje, na przykład na temat tego, w jaki sposób nauczyć się dzielenia w pamięci, w jaki sposób ćwiczyć obliczenia kalendarzowe. Proszę zobaczyć, są to takie krótkie, fajne. W 2016 roku wakacje rozpoczęły się 24 czerwca. Ile dni wolnych było w czerwcu? Zobaczcie, bardzo fajne, krótkie ćwiczenia, a dodatkowo dzieci otrzymują informacje, w jaki sposób takie ćwiczenie należy pewien artysta obliczyć. Rozpoczął tworzenie szkicu swojego nowego obrazu. Pistacja.tv. Polecam. Ja często na lekcjach wykorzystuję te filmiki, bo to są naprawdę krótkie, incydentalne. Można na danej lekcji. Według wielu źródeł szachy powstały w VI wieku przed naszą erą. W Indiach. Wykorzystać. Z ich powstaniem wiąże się pewna legenda. Znacie Państwo portal Pistacja TV? Tym bardziej na tablicy interaktywnej jak najbardziej możemy dzieciom wyświetlić, pokazać. No to fajnie, cieszę się, że kolejna nowa platforma, której dotąd Państwo nie znaliście. Tak jak obiecałam, dzisiejsze spotkanie to baza naprawdę ciekawych platform i stron edukacyjnych, które z pewnością wykorzystacie na lekcji. I tak tutaj jak jedna Pani pytała, czy będzie krótko, czy długo, i obiecałam, że będzie, że nie będzie tak krótko, ale będzie szybko, to znaczy, że nie będziemy się nudzić. Kolejna platforma, drodzy Państwo, gry geograficzne. Podaję Państwu link do tej platformy. Co to jest za platforma? Jest to strona, na której zamieszczone są w szczególności właśnie na przyrodę czy edukację przyrodniczą, na geografię, gry dotyczące położenia państw, kontynentów, znajomości państw, znajomości stolic, znajomości kontynentów. Świetne ćwiczenia na wskazywanie właśnie określonych państw na danym kontynencie i określania stolic. To już może dla trochę starszych dzieci, ale wiem, że Państwo nie tylko pracujecie z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej, bardzo często jesteście również przedmiotowcami, w związku z czym jak najbardziej moim zdaniem ta platforma sprawdzi się u Was na zajęciach. Gry geograficzne. Państwa świata, kontynenty, regiony, morza, jeziora, rzeki, miasta, pustynie, wulkany, szczyty, pasma górskie, to wszystko dla uczniów przygotowane w formie takiej interaktywnych gier i zabaw. Dokładnie. Też uważam, że to są naprawdę świetne platformy. Tym bardziej, że są one jeszcze darmowe.
Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze pokazać Państwu świetną platformę z quizami. Platforma nazywa się Same Quizy. To jest ostatnia już platforma, o której dzisiaj będziemy mówić, i chciałabym pokazać, w jaki sposób nie tylko korzystać z platformy i z gotowych już dostępnych quizów, ale w jaki sposób możecie Państwo stworzyć taki prosty quiz. Zobaczycie, że to jest naprawdę nietrudne. Czasami jest tak, że poszukujemy takiego quizu no nietypowego, takiego, który jest nam potrzebny do jakiejś specyficznej lekcji, takiej niestandardowej, niesztampowej, albo nie wiem, do realizacji jakiegoś projektu czy konkursu. No i zobaczycie, że w taki naprawdę w łatwy sposób, dosłownie w kilku krokach, możecie Państwo sobie taki quiz stworzyć. Więc chciałabym teraz, żebyśmy wyszli z tych wszystkich interaktywnych platform, bo rzeczywiście jest ich bardzo dużo, żeby one nam tutaj już nie zagracały naszej strony i pracy, i żebyście przedostali się Państwo na platformę samequizy.pl. Omówię szybciutko, jak korzystać z tej strony, jakie zasoby się na niej znajdują, a następnie, tak jak wspomniałam, w kilku krokach pokażę, w jaki sposób samemu stworzyć taki quiz na platformie. Do tego oczywiście będzie nam niezbędne założenie konta. Ale jeśli nawet dzisiaj nie zdążymy założyć tego konta, no to możecie Państwo to zrobić w późniejszym czasie. Ważne, żebyście wiedzieli i zapamiętali, w jaki sposób taki quiz można stworzyć. Czy wszyscy jesteśmy już na platformie samequizy.pl? I zapewniam, że na tej platformie znajdują się quizy zarówno o stopniu trudności dla edukacji wczesnoszkolnej, jak i dla dzieci starszych. Także właściwie, jeśli Państwo też posiadacie swoje prywatne dzieci, to polecam, warto pokazać im tę stronę, przygotowując się do sprawdzianów, kartkówek, testów, jak najbardziej mogą sobie z tej strony skorzystać. Więc proszę spojrzeć. Jak ta platforma działa? Mamy na platformie kategorie tych quizów, na przykład zagadki, straszne zwierzęta, psy, koty, kobiety, miłość, życie, sport. Tych kategorii jest naprawdę bardzo dużo. Żeby nie szukać w tych wszystkich kategoriach, możemy taki quiz poszukać w lupce wyszukiwania. Dodaj frazę, na przykład, nie wiem, Polska, szukaj, i automatycznie pojawią nam się quizy, które dotyczą właśnie Polski. Zobaczcie Państwo, jak te quizy są skonstruowane. Co jest ważne, te wszystkie quizy są sprawdzane potem merytorycznym. To znaczy, jeśli jakiś nauczyciel utworzy quiz, to on jest jeszcze weryfikowany, czy on się nadaje do tego, żeby był opublikowany, co nie jest bez znaczenia, bo wiemy, że on jest po prostu, merytorycznie poprawny. Pod każdym quizem jest przycisk Rozpocznij quiz. I zobaczcie Państwo, w jaki sposób ten quiz możemy rozwiązywać. Jest zawsze taka przedmowa. Na przykład tutaj, witaj Polaku, zawitałeś pewnie do nas, aby się przekonać, jak dobrze znasz swój kraj. Cieszy nas Twoja ciekawość. Mamy nadzieję, że nieraz mi zaskoczymy. A może się okaże, że nie znasz ich wszystkich, że znasz je wszystkie. Przekonajmy się. Zawsze do każdego quizu dodany jest jakiś obrazek, który ten quiz identyfikuje i charakteryzuje. Jestem zwarty i gotowy, zdziwiliście się, ile wiem, dawajcie je w końcu, ze mną nie macie żadnych szans. Zaznaczamy właściwą odpowiedź i zaczynamy odpowiadać na pytania, które są w tym quizie. Zacznijmy od czegoś prostszego. Przyjmuje się, że pierwowzorem orła w godle Polski jest bielik zwyczajny. Lecz czy faktycznie ten ptak jest orłem, tak czy nie? Zaznaczamy właściwą odpowiedź
Ja zaznaczyłam, że nie i od razu po informacji dostaję informację zwrotną. Widzimy, że nie zaskoczyliśmy Cię tym, teraz kolej na kolejne pytania i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak fajnie i przejrzyście dzieci mają zadane pytania. Mamy pytanie na dużym, moim zdaniem stosunkowo formacie, do każdego pytania mamy dodany obraz i następnie mamy odpowiedzi. Tych odpowiedzi mogą być dwie, trzy lub cztery. Po zaznaczeniu właściwej odpowiedzi od razu otrzymujemy informację zwrotną, czy ta odpowiedź jest właściwa. Przejrzyjcie sobie teraz Państwo w wolnej chwili, szybciutko, mniej więcej jak te quizy wyglądają, jak z nich można korzystać, a ja za chwilę pokażę, w jaki sposób możemy sami taki quiz stworzyć. Dosłownie macie minutkę na to, żeby przejrzeć sobie te quizy. A zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili, w długi weekend tymi quizami się zainteresować i sobie je przejrzeć. Drodzy Państwo, mamy mało czasu, bo mamy już tylko 14 minut do końca. Zobaczcie, mieliśmy mieć jeszcze przerwę, nawet tej przerwy nie musimy robić, bo tak szybciutko nam ten czas tutaj przebiegł. W związku z czym chciałabym, żebyśmy teraz przeszli już do tworzenia takiego quizu i pokażę, w jaki sposób rzeczywiście naprawdę w kilka minut taki test możemy sobie stworzyć na własne potrzeby. Możecie Państwo tworzyć te quizy ze mną, do czego zachęcam, bo wiadomo, że jak to Państwo przepracujecie na swojej skórze i ze mną to przepracujecie, to z pewnością później będzie łatwiej do tego wrócić. Zobaczcie proszę. Żeby stworzyć swój test czy quiz, musimy przede wszystkim założyć sobie swoje konto. No niestety, żeby tworzyć jakieś zasoby na platformach, najczęściej jest tak, że musimy te konta zakładać. Robimy to w ten sposób, że klikamy sobie w przycisk zaloguj i pojawi nam się informacja, że możemy się zalogować, jeśli już mamy założone konto, albo zarejestrować się i w jaki sposób możemy się zarejestrować. Klikając w przycisk zarejestruj się, mogę to znowu zrobić przez Facebooka, ja tak zrobiłam, mam konto na Facebooka, więc w jedną sekundę mogę mieć założone konto na moje quizy, albo możemy przez e-mail. Wpisujemy wtedy nazwę użytkownika, e-mail, hasło, powtarzamy hasło, akceptujemy regulamin i klikamy zarejestruj się i już mamy założone swoje konto. Ja już konto mam założone, w związku z czym zaloguję się przez Facebooka, loguję się do mojego konta. Już jestem na tym koncie zalogowana. Czy poczekać na kogoś z Państwa, czy będziecie Państwo teraz zakładać konto, czy mam po prostu tłumaczyć, w jaki sposób taki quiz możemy samemu sobie stworzyć na platformie. Tłumaczyć, ok. Dobra, no to proszę zobaczyć. Można dalej, dobrze. Można sobie gdzieś tam zapisać, ewentualnie z boku posłuchać. Mamy przycisk zielony dodaj. Klikając na przycisk dodaj, mamy informację, jaki chcę wybrać typ quizu. Czy to ma być quiz osobowości, jakieś głosowanie, czy test. Klikam sobie test i proszę zobaczyć, przeszłam do strony, gdzie mam formularz do tworzenia swojego testu. Mogę nadać tytuł swojemu quizowi. Niech to będzie na przykład Polska. Mogę także dodać i zalecane jest, aby dodać miniaturkę.
miniaturkę do tego quizu. Ja bym chciała, żeby to były jakieś flagi. Mam, więc szybciutko załaduję sobie flagę Polski. Dodaję obrazek. Także mój test będzie identyfikowany flagą biało-czerwoną i opis quizu. Napiszę, że quiz dotyczy symboli narodowych. Tagi. Mogę otagować sobie, będzie wtedy łatwiej poszukać go w tym gąszczu innych quizów. Zobaczyli, widzieliście Państwo, że ja na początku wpisywałam w lupkę na przykład słowo Polska i dzięki tym tagom pojawiło mi się szybciutko kilka quizów. Symbole narodowe. Wystarczą dwa tagi. No i teraz mogę już dodać pytania do mojego quizu. Dodaję pytania. Pierwsze pytanie. Jakie barwy ma flaga Polski? I żeby ułatwić uczniom na przykład zadanie, mogę dodać jakiś obrazek, który będzie przypominał czy ułatwiał określenie barw flagi Polski. Mogę dodać jeszcze inne obrazki, mogę dodać dwie lub trzy inne flagi po to, żeby utrudnić zadanie. No i wpisuję odpowiedzi. Biało-czerwone. Zielono-czerwone. Dodaję następną odpowiedź. Zobaczcie Państwo, dodaję, mogę mieć tylko dwie odpowiedzi. Poprawną zaznaczam tutaj haczykiem na zielono, a mogę mieć tych odpowiedzi więcej. Czarno-czerwone. Ja to oczywiście, to jest łatwe pytanie i robię to naprawdę w bardzo prosty sposób, po to tylko, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób taki quiz mogę stworzyć. No i proszę zobaczyć, mam już stworzone pierwsze pytanie. Zapisałam, może to z wielkiej litery. Jakie barwy ma flaga Polski? Dodaję obrazek, który ułatwi mi odpowiedź. No i odpowiedzi trzy, z czego zaznaczam, która będzie prawdziwa. Dodaję kolejne pytanie przez przycisk. Dodaj następne pytanie. Na przykład. Jaki ptak widnieje na godle Polski? Jaki ptak widnieje na godle Polski? Znowu, mogę dodać obrazek dla ułatwienia. Proszę zobaczyć. I na dole mam odpowiedzi. Odpowiedzi również mogą być formą obrazka. Mogłabym dodać obrazek tutaj i właściwą czy niewłaściwą odpowiedź, a ja dam same odpowiedzi. Orzeł, wrona i sowa. Zaznaczam właściwą odpowiedź. Nie będę tworzyła kolejnych pytań, bo robimy to w taki dokładnie analogiczny sposób, czyli klikam, dodaj kolejne pytanie. I tych pytań, zobaczcie, miałabym w moim quizie kilka. Klikam, opublikuj quiz, komunikat ze strony. Jesteś pewien, że quiz jest gotowy do publikacji, ok, ale nie dałam wyniki o quizu, czyli nie dałam tytuł wyniku, czyli na przykład brawo. Dobrze rozwiązałeś, czyli taką informację zwrotną. Zadanie. I teraz powinno być OK. Opublikuję mój quiz. Chwilę muszę poczekać. Im więcej pytań, tym dłużej będę musiała czekać na opublikowanie tego quizu, czyli na dodanie do mojego konta. Mam gotowy. I proszę zobaczyć, gdzie ten quiz się będzie znajdował.
jak kliknę u góry na mój profil, to mam, swoje imię i nazwisko i klikam Zyta Czechowska, mój profil i proszę zobaczyć, bo ja już wcześniej jakiś test sobie tam utworzyłam, mam zbiór tych testów. W każdej chwili do takiego testu czy do quizu mogę wrócić, mogę go edytować, dodać kolejne pytania, zmienić obrazki, dodać jakieś informacje. No i też z tej pozycji swojego konta mogę ten quiz rozpocząć. Inne osoby, które będą mój quiz rozwiązywały czy z niego korzystały, mogą oceniać, mogą go polubić, mogą coś napisać, mogą sobie dodać do ulubionych. Nie mamy zbyt dużo czasu, więc w takiej pigułce powiedziałam o tym, w jaki sposób taki test można stworzyć, ale zachęcam do ich tworzenia, dlatego że świetnie nadają się na interaktywne tablice, dlatego że mają te przyciski, które dzieci mogą dotykać, wskazując właściwe odpowiedzi, że są obrazki, które też ułatwiają i uatrakcyjniają te testy, że wizualizują często nasze pytania czy też odpowiedzi, dlatego bardzo serdecznie polecam. Nie musicie Państwo tworzyć tych quizów, możecie po prostu z nich na dzień dzisiejszy po prostu korzystać. Myślę, że to ostatnia platforma, którą chciałam Państwu pokazać, dlatego że rzeczywiście dzisiaj dostaliście taką dużą dawkę informacji. Myślę, że jesteśmy wszyscy już zmęczeni, ale mam nadzieję, że to nie był zmarnowany czas, że to był taki kreatywny czas i będziecie Państwo korzystać zarówno z tych kreatywnych platform po to, żeby tworzyć własne zasoby, ale że będziecie też Państwo korzystać z tych już gotowych stron, gdzie macie naprawdę ogromną bazę informacji, ćwiczeń i polecam bardzo serdecznie. Mam tylko taką, cieszę się, że się Państwu podobało. Bardzo mi jest miło czytać te komentarze, że się przydadzą.